Witajcie w 20. odcinku podcastu Kompot, podcastu, w którym wyciskamy sok z jabłek. Witam Was, Remek Rychlewski. Marek Telecki. I gość specjalny. Krystian Kozyrawski. No właśnie, z okazji 20. odcinka postanowiliśmy zaprosić gościa, takiego troszeczkę znanego, jeśli chodzi o nasz światek makowy, czyli popularnego makkozera Krystiana Kozyrawskiego. Chcieliśmy Cię przede wszystkim przemaglować troszeczkę, skoro już się zgodziłeś do nas przyjść. Powiedz nam, kim tak naprawdę jest makkozer? To jest bardzo trudne pytanie. Wiesz co, jestem chyba normalnym człowiekiem. Jedni mnie demonizują, inni, nie wiem, wystawiają na jakieś tam piedestały te sceny makowej czy inne. Ja jestem normalnym człowiekiem, który chyba stara się swoje życie przeżyć w sposób ciekawy, interesujący i też może zostawić po sobie jakiś ślad, tutaj odrobina narcyzmu, bo nie ukrywam, że chyba jestem dość sporym narcyzem, co prawda teraz z biegiem lat ten narcyzm mi wychodzi, wy wyciskacie sok z jabłka, tak u mnie ten jakiś esencjent narcyza też jakoś tam trochę wiesz, wyparowała. Znaczy generalnie, no, ja mam problem ze sobą tego typu, że ja nie potrafię robić w życiu rzeczy, których nie lubię i jeżeli robię to, co lubię, to robię to na 100% i bardzo się angażuję i zwykle z jakimiś tam pozytywnymi efektami, sukcesami, nie mówię, że to są jakieś super wielkie sukcesy, ale generalnie tak jest. A jeżeli mam robić coś, co, no mówmy się, niezbyt niespecjalnie mnie kręci, to wtedy jestem leniem patentowanym, ciężko mnie w ogóle koń mi zaciągnąć do jakiejkolwiek pracy. A dlatego już bardzo dawno temu zdecydowałem się, że po prostu, że no nie będę, z jednej strony pójdę na łatwiznę, bo nie będę się zmuszał do robienia rzeczy, których nie lubię, a z drugiej strony, no jednak w jakimś stopniu podejmę się dość trudnego wyzwania, no bo to jest dość trudne jednak, żeby robić tylko to, co się lubi. No tak, jest to wyzwanie, żeby ta pasja jednak po prostu przynosiła jakąś kasę, no nie oszukujmy się. No wiesz co, tak sobie tutaj podsumowaliśmy ciebie, więc tak, archeologia, muzyka, bloger, podcaster, naczelny magazynu i jeszcze do tego deweloper. No po prostu człowiek renesansu. No wiesz co, znaczy, no, umówmy się tak, że nie robię tego wszystkiego naraz. Z archeologią w zasadzie rozstałem się 10 lat temu. Uh-huh. 10 lat to jest tylko jakby pozostaje w jakiejś tam gestii moich zainteresowań takich czysto już teoretycznych, że gdzieś coś sobie na ten temat poczytam, ale ostatni raz dotykałem się łopat, no mniej więcej 10, nawet więcej, 11 lat temu. Ale faktycznie byłem przez no niemal 10 lat aktywnym archeologiem, skończyłem studia o tym kierunku i pracowałem w zawodzie przez spory okres czasu, no przez spory okres intensywnie. Mhm. Trochę po części jakby przez archeologię się przebranżowiłem, zostałem blogerem, bo to jest już historia, którą wielokrotnie chyba opowiadałem, że wjeżdżając na mój ostatni kontrakt archeologiczny do Irlandii w 2006 roku, szukałem przede wszystkim jakiegoś lokum w miasteczku, do którego jechałem i dostępu do internetu w miarę szybkiego. I okazało się, że wynajęłem sobie pokój u właściciela największej irlandzkiej firmy hostingowej, domenowej, jednocześnie popularnego irlandzkiego techblogera. No i ja zacząłem w Irlandii moją przygodę z blogowaniem. To był dwa blogi w zasadzie, po polsku i po angielsku. Nie była to dokładnie wersja polska i wersja angielska, bo one się tam trochę różniły i częstotliwość pisów też była inna. Był to dzienniki irlandzkie makkozera, a po angielsku się nazywało Ireland from a Polish Perspective. I przez dwa lata dość intensywnie tego bloga prowadziłem, pisałem w zasadzie codziennie i ten blog w naszych tak był współczesnych kategoriach, gdzie się tam ktoś chwali, że ma kilka milionów użytkowników, no to nie był jakiś specjalnie ani dochodowy pod względem reklam Google'a, czy tam liczby użytkowników blog, ale okazało się bardzo szybko, że to był pierwszy blog Polaka pisany po angielsku w Irlandii i w zasadzie niemalże 99% wejść na tego bloga to były irlandzkie media i bardzo szybko zacząłem pisać do prasy irlandzkie artykuły, do prasy polonijnej. Mhm. I też dostałem jakby inną pracę, bo zostałem biznes deweloperem w takim serwisie społecznościowym dla organizacji non-profit. Dostałem oczywiście pracę w Irlandii za dobre pieniądze i zostałem wysłany dla delegacji do Polski, żeby pracować z domu w Polsce. To bajka. No właśnie. No i wróciłem z tej Irlandii, okazało się, że kupiłem sobie Maca w ogóle wtedy pierwszego i okazało się, że no trudno jest blogować o Irlandii z Polski, no bo blogowałem na tematy takie bieżące, co mi tam ciekawiło, podobało mi się, co mi się nie podobało. A ponieważ miałem już chyba od roku wcześniej wykupioną domenę makkozer.pl, więc założyłem bloga makkozer.pl, w którym opisywałem moje przygody pierwsze z Maciem, ale początkowo to w ogóle też miał być blog taki ogólny, tematyczny. Tam jakieś recenzje filmów pisałem, muzyki. Generalnie miał być to taki prywatny blog, no ale ewoluowało to dość szybko w takiego bloga o tematyce stricte Apple'owej. No. A więc to teraz ja cię zadam pytanie, bo tak, znaczy kilka pytań. Jest kwestia tutaj bycia muzykiem, a do tego dojdziemy dalej, dlatego że to jest chyba dosyć obszerne tutaj zagadnienie.
Natomiast po pierwsze, czy kwestia bycia archeologiem, czy jest to dla ciebie rozdział zamknięty, czy jeszcze planujesz jakiś powrót? Nie, raczej jest to rozdział zamknięty. Tak jak mówię, no to pozostaje tylko w kwestii jakichś takich zainteresowań, jak są jakieś ciekawe nowe publikacje, to oczywiście się tym interesuje. Znaczy, no, mówmy się, jakby ktoś mi zaproponował jakiś wyjazd życia, nie wiem, na jakieś wykopaliska gdzieś, niekoniecznie do Egiptu, bo mnie jakoś Egipt nigdy specjalnie kręcił, ale nie wiem, no Inkowi te jakiś... sprawy. No, na przykład, no jakiś, nie wiem, no chociaż to być może bym się zdecydował, ale w sensie takim, że jest to jak w sensie zawodowym, tak, jest to rozdział zamknięty, zdecydowanie. Czyli chyba żebyś miał szansę zostać kolejnym Indianą Jonesem, to wtedy tak. Znaczy, wiesz co, powiem ci tak, że jak na filmach z Indianą Jonesem, przed napisami na końcu powinny być takie ostrzeżenia jak na papierosach. Że archeologia szkodzi zdrowiu i ludziom w twojej okolicy, prawda, w twoim otoczeniu. I no niestety jest to ciężki kawałek chleba, naprawdę bardzo ciężki, z kilku powodów. Jeżeli nie zostajesz na uczelni, ja miałem możliwość robienia doktoratu z wolnej stopy, czyli musiałem sobie za ten doktorat sam zapłacić i no to była lipa, nie oszukujmy się. Jeżeli nie zostajesz na uczelni, no to w zasadzie to jest życie, no, katorżnicze, bo żyjesz od kontraktu do kontraktu, musisz zabiegać o to, żeby co pół roku dostać nową pracę. W Polsce, kiedy ja jeszcze pracowałem, no to były naprawdę no, finansowo bardzo słabe warunki. Nie wiem, jak jest teraz. W Irlandii było super, bo warunki finansowe były bardzo dobre, socjalne. Musiałem sobie wynająć dom, mieszkanie, wiadomo, że tam pokój, ale generalnie było wszystko zapewnione i tam firmy się starały. Tylko, że znowu warunki pracy, na przykład w Irlandii, w takich krajach północnych są dość ciężkie, bo pracuje się w zasadzie non-stop w wodzie, w bagnie, no i robi się wszystko, od tego takiej roboty, którą archeolog jest kojarzony, czyli pędzelek, jakiś tam szpachelka, Takie prawda? przyjemne, tak. Rysowanie, tak, rysowanie, po kilo, prawda? W Irlandii po prostu to było 2 lata stania po kolana w wodzie, w bagnie i albo przez machania łopatą, albo machania kilo, bo tam masa kamieni też jest, więc no, jest to ciężki kawałek chleba. No poza tym też problemem jest to, że tak naprawdę to jest trochę zawód jak marynarz. Jesteś cały czas poza domem, więc trudno mówić o jakiejś rodzinie, prawda, jakimś utrzymaniu. Ja miałem wtedy jeszcze, nie mieliśmy dzieci, więc ja przez 2 lata przylatywałem do Łodzi na jeden weekend w miesiącu, prawda. No to było takie no, dość trudne, więc no, jest to ciężki kawałek chleba naprawdę. I ta romantyczna wizja archeologa niestety nie do końca ma przełożenie w takich faktach. Oczywiście komuś się, są szczęśliwcy, którym się udaje taką romantyczną wizję archeologa Czyli teraz realizować. generalnie archeologiem jesteś podobnie jak my, czyli w okazji jakiegoś remontu odkrywasz, o kurczę, to tu Tak, było dokładnie cały tak. czas. A drugie pytanie odnośnie blogowania. No bo jak zaczynałeś i zanim, no się jakoś tam zdecydowałeś, że akurat będzie to blog poświęcony makówkom, tak, oprogramowaniu na maki i tak dalej, no to przypuszczam, że jakieś, może nie wzorce, ale jakieś inspiracje czerpałeś z innych miejsc, które już wtedy w sieci funkcjonowały. Czy zdradzisz na przykład, kto był dla ciebie takim duchowym guru, jeżeli chodzi o blogowanie? Znaczy, wiesz co, i to jest, może tak, nie, trudno mówić tu o wzorcach, ale mogę powiedzieć, jakie dwa pierwsze blogi i serwisy, jakie odwiedzałem. To było MyApple i mój Mac. I tu w zasadzie Przemek Marczyński był pierwszym takim blogerem Apple'owym, którego czytałem, prawda? I bo no to był, no, fajnie pisał, zresztą cały czas fajnie pisze. A z Przemkiem mamy różne tam nam relacje, raz lepsze, raz gorsze, ale nigdy nie, złego słowa nie powiem o tym, jak on pisze, bo pisze bardzo fajnie i to był faktycznie pierwszy blog Apple'owski. On go założył więcej, chyba dokładnie rok przed tym, jak ja założyłem macOS.pl, więc no, faktycznie był to pierwszy taki blog Apple'owy, który czytałem. Oczywiście czytałem inne, czytałem appleblog.pl, Owo czytałem Nowaka, tak. tak, czytałem Fotogenie, tak, Fotogenie Bartka z Kowronką. Pamiętasz, jak się nazywał blog bodajże Pawła Dworniaka? O ile dobrze kojarzę? Coś z Makowcem albo coś takiego. To ja całkiem nie. Tak, no było tych takich blogów wtedy kilka. Ja przyznam się szczerze, że pracując w tej firmie, no będąc w delegacji, pracując sobie z domu z Polski, będąc zatrudniony w Irlandii, dostając naprawdę wtedy całkiem dobre pieniądze, nawet na dzisiejsze czasy to były naprawdę no, ładne sumy. Tam była sytuacja tego typu, że ta firma irlandzka, ona trochę stała w miejscu, w sensie ona się nie rozwijała i oni tam jakby w Irlandii byli odcięci od rzeczywistości. I ja miałem taki trochę dylemat, bo no, moim zadaniem było sprowadzanie organizacji non-profit na platformę.
A ja wiem, jak polskie organizacje non-profit wyglądają. Wyglądają dość słabo, no nie oszukujmy się. W sensie, oni nie mają kasy, nie mają ludzi, którzy mogliby jeszcze zajmować się jakimś wchodzeniem na jakąś platformę, na jakiś serwis społecznościowy, który aspirował do bycia Facebookiem trzeciego sektora. No i tak po roku pracy w tej firmie zdałem sobie sprawę, że po prostu, że no jakby ich oczekiwania są zupełnie, totalnie po prostu z kosmosu, nie mają nic wspólnego z rzeczywistością i co im kilka razy wytykałem przy jakichś spotkaniach biznesowych, pojeżdżając z Dublina, ale no nic jakby z tego nie wynikało. Miałem poważny, naprawdę dylemat, bo nie chciałem jakby naciągać nikogo na wejście na tą platformę, jakby odciąganie ich od tak naprawdę od ważnych rzeczy. A z drugiej strony, wiecie, no dobra kasa i fajne warunki, no tak trochę szkoda rezygnować. Więc jakoś po roku pracy stwierdziłem, a pierdziele, niech się dzieje co chce i zajmuję się tylko blogiem, a jak mnie zwolnią, tak mnie zwolnią. No i faktycznie miałem dobry start, bo wiecie, kiedy po jakim czasie mnie zwolnili, jak przestałem pracować? Po 10 miesiącach. Aha, no to miałeś taki troszeczkę takiego bezpieczeństwa. No. Tak, zdecydowanie. Ale potem nie ukrywam, że powiem wam szczerze, że no, to był upadek taki no, dość dużej wysokości na beton. W sensie po takich fajnych, naprawdę grubych, sutych zarobkach, co miesiąc jakim wpływały na konto, nagle zaczęło mi wpływać na przykład, miałem tylko wtedy AdSense, a zaczęło mi na przykład wpływać, nie wiem, 400 zł miesięcznie, więc w pewnym okresie byłem niemalże na utrzymaniu mojej żony. Także no, to oczywiście było bardzo stresujące, nie ukrywam, i zwłaszcza, że nie wiem, rodziły nam się dzieci i to był taki okres już dość, że wydatki rosły, więc nie było to jakoś tam super, super komfortowa sytuacja. No to, trochę to tak jest z tym takim stawianiem sobie tego typu wyzwań i trzymaniem się sztywno tego, że chcę, będę robił to, co chcę robić. No nie zawsze z tego są dobre pieniądze i no czasami trzeba albo po prostu, no niestety, albo zrezygnować, albo no zacisnąć różne części ciała od zębów, tak, poczynając i po prostu no i dalej, no i ciągnąć to. Dokładnie wiem, o czym mówisz, bo też właśnie jakby z korpo pracą swoją tam się rozstałem właśnie w momencie, kiedy rodził mi się drugi syn, no i to też był duży stres na początku, no w sensie takim, czy po prostu, no jakby, no tak, jakby stała praca, no to są jakby stałe zarobki, czy duże, czy małe, natomiast stałe, tak? Natomiast w momencie, kiedy przechodzisz na to, że ty ile zarobisz, zależy od tego, ilu klientów znajdziesz, ile po prostu, ile napiszesz, ile tam jesteś w stanie sam jak gdyby wyrzeźbić, no tak. To jest duży stres. To cię rozumiem dokładnie. Oczywiście to miało swoje różne pozytywne i przyjemne strony, bo nie ukrywam, że też przeszedłem przez taki etap tego słynnego jestem blogerem, czyli różne promki, różne bonusy, fajne rzeczy. Znaczy ja mam wrażenie, że no nie oszukujmy się, jesteśmy tylko ludźmi, prawda? Ja nie jestem tutaj jakimś, nie wiem, Chrystusem blogerów, który zbawiał cały świat, ale i też przez to przeszedłem. Też miałem taki moment, że jakby w tym takim dość mikrych zarobkach z tego blogowania i, no i trudnościach w utrzymaniu się z tego, jednak no, były te takie dary losu rzucane gdzieś tam, prawda, jakiś wyjazd, czy tam jakiś sprzęt, to też jakoś pozwoliło mi się utrzymywać. To był też jeszcze okres, kiedy nie ukrywam, ja przez długi czas byłem jednak narcyzem, zresztą wielu ludzi mnie do dzisiaj trochę odbiera jako takiego buca narcystycznego, który się po prostu tylko lansuje w sieci i nie tylko w sieci. I jest w tym sporo prawdy, ja nie ukrywam, bo ja zresztą w zespołach, które grałem przez w zespole Artrosis przez długi czas miałem ksywkę Lancelot. Czyli nie od Lancelota tego, tylko kto się po prostu lansuje na maksa cały czas. Ale też chyba się z wiekiem się z tego mimo wszystko wyrasta. Zauważyłem ostatnio na przykład, że w jakichś tam mediach społecznościowych to ostatnio niemalże prawie mnie nie ma po prostu, bo nie mam na to czasu. No jakby no, pisanie pierdół na Twitterze czy na Facebooku jakby... Szkoda prądu. Nie ma już, szkoda prądu, dokładnie, taka prawda, no. Ja się myślę, jak wspominałeś o tym Chrystusie, gdybyś nie blogował z Łodzi, tylko ze Świebodzina, to byś miał zupełnie inną drogę kariery. Kto wie, dokładnie. Także tak te początki tego mojego blogowania wyglądały. Ja też nie ukrywam, że w sumie ten blog dość szybko... Znaczy to było tak, że przez pierwszy rok ten blog w zasadzie tam się tak wahałem. Jakoś tak w połowie roku tego blogowania stwierdziłem, że naprawdę no... biorę się do roboty i będę blogował codziennie, będę wyszukiwał aplikacje. Początkowo wyszukiwałem głównie aplikacje dla Maca, chociaż już miałem iPhone'a tego pierwszego jeszcze przed premierą w polską iPhone'a 3G.
Potem się to dość szybko zmieniło, no bo jakby ilość aplikacji na iPhone'a zaczęła po prostu rosnąć gwałtownie i no trudno było już jakby tę proporcję tak. zachować. A, no a dokładnie. Powiedz, czy osiągnąłeś taki etap w blogowaniu, mówię jeszcze o MacCozer.pl, tak? Który pozwoli ci się utrzymać. Wiesz, no znaczy tak, tylko że to było takie, wiesz, na granicy, że tak. Nie, no to wiesz, tak pytam, bo wiesz, sam też mam powiem, przekroczony próg ubóstwa był, że tak powiem. No ale to więc, myślę, że więc, taki więc... się powiodło, bo nie każdy chyba jednak ma szansę czy okazję, tak? Zaszaleć, no... Znaczy, wiesz co, tutaj w dużym stopniu też zadziałało to, że no, to były jednak początki blogosfery w Polsce. Ta blogosfera miała, nie wiem, 2-3 lata może taka w sensu stricte technologiczna, no nie była też jakoś super rozwinięta, bo nawet te blogi Apple'owe, one też jakoś tam super długo nie istniało, nie wiem, MyApple istniało już wtedy ze 3 lata może, no tak, z AppleBlog.pl istniał też ze 2 lata, mój Mac.pl istniał z rok, nie wiem, Fotogenia też pewnie ze 2 lata istniała, nie dłużej. Blogów technologicznych też tak jako takich ogólnych też nie było, no bo wtedy to był tylko antyweb tak naprawdę i nic więcej. Nie było jeszcze Spider's Web, no, który się rozrósł przecież w tym momencie, naprawdę jest to ogromny blog. Niezależnie od tego, czy się lubi pająka, czy nie, tak, ale trzeba mu przyznać, że jest szacunek, tak, że jest tak. Więc mówię, ja miałem to szczęście, że faktycznie jeszcze było dość pusto na tej scenie i jakby no było łatwo zaistnieć. To jest trochę jak z Instagramem. No jestem prawdopodobnie pierwszym Polakiem na Instagramie, bo zainstalowałem sobie Instagrama 4 godziny po poruszeniu tego serwisu i przez to, że były jeszcze wtedy mało ludzi, na przykład mogę się pochwalić tym, że byłem w polecanych na Instagramie, prawda? Ale to dlatego, że było, nie wiem, 2000 użytkowników, prawda? No więc trochę w ten sam sposób wydaje mi się jest z tym blogowaniem, że no, miałem to szczęście, że zacząłem, kiedy jeszcze powiedzmy te blogi technologiczne, zwłaszcza te blogi Apple'owe jakby też wchodziły i można było jeszcze jakby się rozwinąć, zyskać jakąś popularność, prawda? I faktycznie po pół roku, jak już zacząłem intensywnie pisać, ta liczba tych odwiedzin zaczęła rosnąć. Udało mi się wtedy jeszcze Apple współpracowało z blogerami polskimi i faktycznie miałem przez tak 3 lata miałem ten komfort, że w zasadzie co premiera to dostawałem wszystkie nowe Maci do testów. To było dosłownie tak, że na przykład wychodziły nowe MacBooki Pro, to przyjeżdżał kurier, przywoził mi 13-calowego MacBooka Pro prosto z Holandii, z centrali Apple, tam mają taki wielki magazyn Venlo, w którym notabene kiedyś byłem, jeżdżąc do Szkocji stopem, odwiedziłem ten magazyn chyba w 96 roku, jadąc stopem właśnie przez Holandię. Gość z Irlandii jechał z Macami do tego magazynu. Więc przychodził mi taki 13-calowy, powiedzmy, MacBook Pro. Po 2 tygodniach przyjeżdżał kurier, zabierał 13, dostawałem 15, no i tak w ten sposób, prawda? Więc to było, sytuacja była mocno komfortowa. To się skończyło jakoś 4 lata temu. Apple po prostu wszystkim odcięło w Polsce i, nie ma teraz, żeby sprzęt do tego kupić. A tak ci przerwę, bo jakieś kryteria stosowało, tak? W momencie doboru, tak? Komu dają? Wiesz co? Nie wiem, jakie to były kryteria. Co trzeba było zrobić, żeby tam trafić? Nie wiem, jakie były to kryteria. Znaczy, tu była sytuacja taka, że człowiek z agencji PR-owej odpowiedzialnej za Apple i właśnie wysyłki sprzętu był moim czytelnikiem, prawda? I na jakiejś tam imprezie w Warszawie, jakiejś konferencji, ja po prostu byłem, siedziałem sobie tam coś tam, akurat pisałem jakąś relację właśnie na mojego bloga, i on poszedł do mnie, ty jesteś MacCozer, super, super. Może chcesz Maci do testów? Ja mówię, no kurczę, super, oczywiście, że chcę. No tak. Więc to wyglądało, nie? Jeszcze Apple potrafiło, tak jak mówisz, parę lat temu robić właśnie jakieś konferencje dotyczące, nie wiem, aplikacji Pro czy jakiegoś sprzętu, które wypuszczali. Tak. Więc coś się działo. No teraz nie bardzo. Natomiast dzieje się, jakby zmienia się, tak? No bo jeszcze powiedzmy półtorej roku temu, jak kupowałem twojego MacBooka Pro, tak normalnie po prostu przez stronę. Później dzwoniłem do nich tam z jakimiś pytaniami, coś tam chciałem zmienić z konfiguracją, no to się dowiedziałem, że na przykład mogę sobie, z racji tego, że jestem tam biznesem, wielkim biznesem, tak, natomiast kupowałem go na firmę, no to dostałem swojego biznes repa. Natomiast ten biznes rep, znaczy ta pani pracowała u Apple'a, nie wiem, może jeszcze 3 miesiące później, bo już później jak coś próbowałem u niej zamówić, to już się okazało, że jej nie ma i tak naprawdę to mogę kupować normalnie. No tak. Więc to też tam to są duże zmiany, jeśli chodzi o ten nasz rynek i oni chyba do końca jeszcze nie wiedzą, jak to ugryźć. No niestety. A jeżeli chodzi o właśnie bycie muzykiem, to na ile jakby integracja sprzętu z jabłuszkiem ci pomogła w karierze muzyka? Może wcale. W ogóle mi nie pomogła. W ogóle, zupełnie. Nie, no nie będę ukrywał. Ja osobiście, no, znaczy zdarza mi się, że wykorzystam, że jakieś tam nagrywam jakieś pomysły w garaż będzie, prawda? To mi się zdarza. Apple też wypuściło fajny program taki do nagrywania jakichś takich pomysłów, nawet do nucenia sobie pomysłów na iPhone. Music Notes, tak?
Tak, dokładnie. I ten program też mi się przydaje, ale to są tylko tego typu zastosowania tak naprawdę. I ja moją przygodę z muzyką zacząłem w czasach, kiedy jeszcze powiedzmy w studiach muzycznych rządziło Atari ST programem Cubase. Piękne rzeczy słyszysz? Tak. Także to jest. Ja notabene byłem wielkim, że miałem swój Atari ST, pewnie używałem go do muzyki, ale też jakby miałem dość dużą atencją, żyłem ten komputer z tego powodu, że klawiszowiec mojego ulubionego zespołu, po prostu, którego byłem psychofanem totalnym i na którym się nauczyłem Kombi? grać na gitarze. Nie. Używał właśnie Atarynki ST z Cubase'em. Mark Kelly z zespołu Merillion. To ja, po prostu ja byłem gdzieś psychofanem Merillion, więc do tego stopnia, że się Fishowi władowałem do studia nagraniowego w Szkocji raz, także. Ale to jest zupełnie inna historia. No w każdym razie, no w tych czasach po prostu, no jak ja pierwszy raz Maca zobaczyłem w studio, jak odwiedziłem studio Various Mac w Łodzi. To był Power Mac Quicksilver, to był jakiś, nie wiem, 90, 2001, 2002, więc to też już nie był jakiś tam super nowy komputer. A tak to, no, tak to nie, szczerze mówiąc, nigdy nie miało to jakiegoś takiego przełożenia łączącego moją pasję muzyczną z Macami. W większym stopniu tak naprawdę. I teraz obecnie, owszem, no nasz klawiszowiec wykorzystuje ma iPada, którego wykorzystuje w nagraniach, wykorzystuje go czasami scenicznie. I notabene używa głównie GarageBanda, bo po prostu program się świetnie sprawdza w wielu rozwiązaniach takich niby amatorskich, ale tak naprawdę można go zastosować nowe scenicznie i to działa. Także, ale w studio mamy pecety. Niestety tutaj wielu, zawsze tam monitory Samsunga, więc no. Nie no, ekonomia. Ekonomia, dokładnie. A co sądzisz o klawiszowcu z Dream Theater? Bo on chyba dość mocno to wykorzystuje właśnie też No, iPada, przynajmniej z jest to, tego znaczy, czasu na te oczywiście, publikacje. ja się nawet pochwalę, że miałem okazję go poznać i rozmawiać z nim na targach Macworld w 2011 roku w San Francisco, bo on się po prostu na tych targach wystawiał ze swoimi aplikacjami. To było fajne zobaczyć właśnie Jordana Rudessa, który sobie stoi na tym, przy takim malutkim standzie z iPadem i ze swoimi aplikacjami, wszystkim pokazuje. Można było podejść, przybić piątkę i sobie z nim pogadać normalnie. Także, no tak, no super. Oczywiście on nie jest programistą, on ma tam ludzi, którzy mu to po prostu No, aplikacje dokładnie. programują, ale oczywiście no, są to no, ciekawe rozwiązania bardzo. I zresztą on wtedy na Macworldzie w 2011 roku miał swój recital cały w jednej z takich sal dużych prezentacyjnych, gdzie po prostu rozstawił cały swój sprzęt i grał. Nie grał kawałków Dream Theater, grał swoje kawałki, ale i właśnie używał też iPada. Całkiem no, ciekawie to wyglądało. Też jestem fanem Dream Theater, więc jakby no, pasuje mi też jakby najbardziej. A grasz jeszcze teraz? Oczywiście, cały czas gram. Teraz, to też trochę, może tak, to nie jest taka historia drastycznie skończona jak z archeologią, bo jak wspomniałem, że z archeologią się dostałem na amen, z muzyką nie. No, znaczy miałem okres w życiu, gdzie ta muzyka jakby była podstawą jakby w pewnym mojej, może nawet egzystencji w jakimś stopniu, bo też ilość koncertów, bynajmniej niesprzedanych płyt. Z płyt nigdy się nie doczekałem jakiejś tam kasy większej, chyba 200 zł największy wytwórni przyszedł. Ile mi dostałem przelewu za DVD, które nagraliśmy z jednym z zespołów. Więc no, był to przez jakiś taki dłuższy okres, faktycznie jakieś takie, może nawet nie źródło utrzymania. Bo to był taki rock and roll, a wtedy się nie myślałem specjalnie o utrzymaniu. To był koniec lat 90. i pierwsze w zasadzie 5 lat, 6 ubiegłej dekady, gdzie tak naprawdę interesowały mnie tylko właśnie rock and roll jako taki i dużo jeździliśmy, no, graliśmy trasy koncertowe. Bez seksu i bez dragów. Nie, no wiesz co, no, jak to było, wiesz, no, rock and roll, no, różne rzeczy działy się za sceną, nie, tak naprawdę, także powiem tylko tyle, że te historie, które są, nie są przesadzone i naprawdę, i, no, byłem świadkiem różnych rzeczy i różne rzeczy też robiłem, także tutaj jakby no, bywało naprawdę, naprawdę grubo, ale faktycznie, no, wtedy był taki okres, kiedy no, najwięcej jakby się działo, jakby to był najbardziej płodny okres, bo Sacriversum, takim gotycko-death-metalowym właśnie z zespołem, wydawaliśmy no, w zasadzie przez kolejne co rok w zasadzie płytę. Nagraliśmy DVD w studio telewizji polskiej na Krzemionkach w Krakowie razem z Painem i z Tiamatem. W tym czasie też Arthrosis dużo koncertowało, między innymi trafiliśmy do Meksyku, do Mexico City. To też była tam ciekawa historia a propos właśnie zarabiania na muzyce, bo na głównym placu Mexico City Socalo, był sklep muzyczny, wystawiał na takim w ogródku swoje jakby zbiory, co można było kupić. No i podchodzę do działu z metalem i sprawdzę, co mają polskiego. Okazuje się, że mają dwie płyty dwóch polskich zespołów, w których gram. Więc Arthrosis i Sacriversum, więc po prostu pod Jarka wołam całą ekipę.
Arthrosis i Sacriversum, wtedy to były takie teamy łączone, że część muzyki grała w obu kapelach, więc wszyscy podjarali, super, no i chcemy to kupić, te płyty. Oczywiście nikt nie mówi po angielsku w Meksyku, więc tam dogadujemy się jakąś tam na migi z tym sprzedawcą, mówimy tutaj, chcemy te dwie płyty kupić, no pokazujemy mu, że jesteśmy na zdjęciach, na okładkach, nie, że tutaj to my, nie, zobacz, to my. No on taki niechętnie, prawda, jakby tam zrozumieliśmy, po co byście kupowali sobie swoje własne płyty, nie? No my chcemy mieć pamiątkę, nie? No i kupiliśmy w końcu te płyty, odfoliowujemy, a to otwieramy na tam w środku TDK, prawda, także no... No ale pewnie gdyby nie to TDK, to byśmy do tego Meksyku nigdy nie dojechali, prawda, prawdopodobnie. No tak, no więc piractwo, jakby plusy dodatnie, plusy ujemne. Dokładnie, zdecydowanie. Masę ludzi poznałem, ja swego czasu, zresztą mówmy się tak, 99% muzyków, których znam, piraciło jakieś nagrania. Ja sam przez duży czas też piraciłem nagrania, nie ukrywam tego, a co jakich ludzi poznałem na Direct Connectie i Lufanów na przykład, jak zdarzało mi się, że wchodziłem ludziom na, tam udostępniali listę i znajdą wszystkie płyty Sacriversum, nie, no to tam zaczynałem gadać. Nie, czasami ludzie oczywiście tam się stresowali, jak mówię, że gram w tym zespole, nie masz tutaj... Mhm. No co ty, nie, wiesz tego, ja mówię, nie, to jest, słuchaj, fajnie, że udostępniasz, super, nie, jak ci się podoba, tego, i masa ludzi, nawet kontakty do dzisiaj z tym ludźmi utrzymuje, przychodzili na nasze koncerty i tak naprawdę, no, ja uważam tak, że człowiek ma potrzebę dostępu do dóbr kultury, nie wiem, jak to jest tam, na jakim poziomie piramidy potrzeb Maslowa, ten dostęp do dóbr kultury, do jakichś takich rzeczy jest tam, na kim to jest poziomie, ale jest dość duży i to jest obojętne, czy to jest, czy ten dobrem kultury będzie, nie wiem, Dream Theater, czy to będzie płyta, nie wiem, Akcentu, czy innego zespołu disco polo. Generalnie, no, każdy ma jakiś tam poziom percepcji kultury na swoim, na jakimś tam, takiej czy innej. Jeżeli go na tą kulturę nie stać, to będzie ją kradł, po prostu, nie? Bo kultury jest łatwo ukraść, znaczy ukraść, łatwo ją skopiować. Te porównania, jeszcze wielokrotnie się kłóciłem z kilkoma osobami też na Twitterze, między innymi pamiętam, miałem taką dyskusję z Audysem i z Tytusem, jego synem, gdzie oni cały czas używali tego porównania, że to jest jak kradzież samochodu. I mówię, no prawda, to żadna kradzież samochodu, to jest zupełnie coś innego, nie? Więc jakby też miałem do tego zawsze stosunek dość mocno taki twardy, w sensie takim, że niespecjalnie się tym przejmowałem, bo doskonale rozumiałem ludzi, którzy po prostu byłeś tą muzykę po prostu realistą, no, jakby tutaj. Tak, tak. Zresztą no wiesz, byłbym hipokrytą, gdybym miał pretensje, skoro sam nieraz pobierałem muzykę z sieci nielegalnie, więc no jakby to byłaby totalna hipokryzja. Nie? Oczywiście w obecnych czasach, gdzie mamy serwisy strumieniowe, gdzie mamy Apple Music, Spotify, Tidala, który jest na przykład dla użytkowników Playa dostępny za darmo, prawda? Tak. Więc de facto użytkownicy tej sieci komórkowej mam dostęp do zbiorów muzyki za darmo, no przez 2 lata, no super. W obecnych czasach na przykład piracenie muzyki już jest słabe, no umówmy się, no. Tak. Czy piracenie programów, czy czegokolwiek, no powiem szczerze, że odkąd mam Maca, nie zdarzyło mi się cokolwiek spiracić, naprawdę, nie? Kupuję programy legalnie, kupuję programy na iOS-a, notabene większość programów, które recenzowałem, kupiłem. Też nie było tak, że to nie było na zasadzie takiej, że znany bloger i tylko dostaje kody i super, nie? Oczywiście czasami dostaje kody, ale często były to programy, na które normalnie sam wyłożyłem kasę. Więc, no mówię, no jeszcze wracając do tej muzyki, więc to był taki okres wtedy intensywny, tak 2006-2007 roku, potem dalej też, nie, graliśmy, cały czas gramy. Odkąd się nam w zespole wszystkim, bo w 2010 roku całym męskim składem odeszliśmy z Arthrosis, Sacriversum w międzyczasie się już też zawiesiło działalność i założyliśmy zespół, na początku nazywał się Electric Chair, teraz się nazywa Sonus Vena. To jest cały skład męski, który grał w Arthrosis, tylko mamy inną wokalistkę i to jest tak, że powiem tak, potrzeby narcyzmu mam, te narcystyczne potrzeby mam, że tak powiem, zrealizowane. W sensie tak, mam nagrane płyty, które cały czas jeszcze gdzieś tam można dostać w Empiku, zjechałem kawał świata muzycznie, byłem taką, no, metalową gwiazdą w jakimś stopniu i faktycznie czułem się jak gwiazda. Tego stopnia, że jak do tego Meksyku przyleciliśmy, to nawet był jakiś tam fan z płytą, prawda, na lotnisku, który czekał do podpisu, więc to już w ogóle po prostu naprawdę, no, jakiś tam... Plus 10 na lansu, no. Level, tak, dokładnie. Więc w pewnym momencie po prostu jakby potrzeba... Kiedyś było tak, że faktycznie człowiek tylko tak czekał, aż ta trasa koncertowa, żeby jechać tutaj, nie? Zagrać, pomachać piórami na scenie, polansować się tutaj, nie? Poczuć się znowu jak ta gwiazda. W pewnym momencie coś takiego to w ogóle odpadło. I teraz na przykład jak gramy jakieś koncerty, to jedna myśl jest taka, że zawinąć, pojechać do hotelu, otworzyć butelkę whisky, ale w swoim gronie zespołowym, mhm, i po prostu mieć dobry fan wśród tylko swoich przyjaciół. Więc generalnie nie ma ciśnienia. No, rzeźbimy płytę Sonus Vena od 8 lat, ona jest prawie skończona, 2 numery nam zostały do dokończenia. Reszta gdzieś tam w sieci sobie krąży na YouTubie czy w różnych miejscach i przez to, że każdy z nas to jest taka super grupa złożona z ludzi, którzy naprawdę grali w dużych bandach, wydali masę płyt, bo
klawiszowiec grał w takim poznańskim zespole Ion, był w ogóle pierwszym, który jako pierwszy z polskich zespołów zagrał na Wacken w takim ogromnym festiwalu metalowym w Niemczech. Jeszcze w czasach, kiedy ja tak naprawdę dopiero tam zaczynałem jakieś pierwsze kroki z kapelami, to on już jeździł na trasy koncertowe z jakimś Fear of Tragedy i innymi po Europie. Perkusista grał przez 10 lat w Lombardzie, też zjechał kawał świata z Lombardem, więc to jest taki zespół, powiedzmy, ludzi naprawdę muzycznie zrealizowanych dość mocno, nie mających, że tak powiem, presji na szkło już, prawda? W pewnym momencie już po prostu jak będziesz w telewizji, będziesz w gazecie, ludzie cię zaczną zaczepiać na ulicy, no to w pewnym momencie po prostu przestaje... Na pewnym etapie jest to fajne, w sensie takim, że o, no jest... No faktycznie jestem tą gwiazdą, nie? Ale w pewnym momencie, no, zdajesz sobie sprawę, że jest to czysty blicht, który tak naprawdę nic, na nic pozytywnego się nie przekłada. Poza jakimś takim chwilowym podbiciem własnego ego i dobrym samopoczuciem, więc... Znaczy, wiesz, to no, chyba tak nie do końca, bo de facto jak jesteś osobą znaną, to dużo łatwiej jest, no, zyskać pewne jakieś inne tam tak, korzyści, tak? Tak, ale wiesz co, ale mówię o czymś takim, mówię o tym takim właśnie blichtrze, tym takim, wiesz, tym, że ludzie, wiesz... Cię rozpoznają, witają się, wiesz, że no, wiesz, jesteś tą gwiazdą, wiesz, kimś takim. Obojętnie, czy to jest muzycznie, czy w blogowaniu. To w pewnym momencie po prostu to akurat nie, aż tak bardzo super się nie przekłada na jakieś fajne rzeczy, takie konkrety, takie, które ułatwiają ci pewne rzeczy. Więc no, poza samym lansem, poza tym, że no tutaj Mac Kozer fajny gość, nie? I, no, ale to mówmy się, to jest lipa, nie? Więc no, rzeźbimy sobie tą płytę od 8 lat bez ciśnienia naprawdę jakiegoś takiego wielkiego, w sensie dla siebie samych. Gramy jakieś tam, teraz jak gramy 5 koncertów rocznie, to jest dobrze. Głównie gramy za granicą, notabene te koncerty, Holandia, Belgia, Czechy. Czasami coś rzeźbimy innego, no w ubiegłym roku wyszła płyta kultu specjalna, która się nazywa Wstyd, na której jest tam chyba 10 wersji utworów Wstyd, z płyty Wstyd. Tytułowego utworu. Między innymi jest nasza wersja tej piosenki w mocnym klimacie rammsteinowym. Ona jest dostępna też już, bo zareklamuję w serwisach typu Spotify, Apple Music. Także polecam, możecie tam usłyszeć moją gitarę, naszą wokalistkę. Graliśmy po prostu, znamy się dobrze z perkusistą kultu, który jest z Poznania, a mój zespół jest w Poznaniu, nie w Łodzi, więc przyszedł do nas taką propozycją, żebyśmy nie nagrali właśnie w swojej wersji tego utworu razem z nim. Zrobiliśmy to latem i płyta wyszła jakoś chyba pod koniec września czy na początku października i no, taki fajny epizod też jakby, że no, można powiedzieć też plus 10 do lansu, bo nagrałem swoje gitary na płytę kultu, prawda? Więc można też powiedzieć, no, że lans, ale naprawdę zupełnie jakby nie odbieram tego już w tych kategoriach, że jestem, nie wiem, wielki, bo nagrałem coś na płytę kultu. Nie, no, po prostu fajny kawałek, fajnie się to nagrało i jakby... Ta narcystyczna część we mnie już się tak wypaliła, że chyba przynajmniej na tyle, żeby to już mnie nie kręciło jakoś, tak w sensie takim, że podbudowywało to, moje... To zakończę już więcej, nie będę męczył odnośnie muzyki. Dwa pytania krótkie. Wiem, jakie masz preferencje muzyczne, jak co grałeś, są bardzo pokrewne tym, którym ja i również hołbie. Pytanie, czy udało ci się zaszczepić jakby podobne preferencje u swoich dzieci? Wiesz co, nie mam, co ciekawe, mam kilku znajomych metalowców, którzy tam te dzieci katują metalem, nie mam takiego ciśnienia i jakoś, wiesz co, pod względem tego typu rzeczy staram się być w miarę otwarty, chociaż jakby, no, wiesz co, znaczy, no, moje dzieci słuchają muzyki ze mną w samochodzie, czasami w domu, więc no, znają Rammsteina, znają Rush, znają Black Sabbath, jeszcze kilka zespołów, ale wiesz co, ja mam wrażenie, że muzyka ich jakoś tak super nie... Na razie przynajmniej jeszcze nie kręci. Ja też w sumie jakoś tam muzyką zainteresowałem się, nie wiem, gitarę sobie kupiłem w wieku chyba 15 lat dopiero, więc też nie byłem jakoś tam wcześniej, chociaż słuchałem, byłem metalowcem, zostałem trochę wcześniej, ale jakby no zdecydowałem się na to, że będę aktywnie trochę później, także no. A druga sprawa, o którą chciałem spytać, to twoje działania w przygotowywaniu tego widowiska, tak? Teatralnego. A tak. No teraz film powstał na bazie tej komedii. No właśnie dlatego mi się to tak skojarzyło, chciałem się spytać ciebie. To było też ciekawe doświadczenie bardzo, bo któregoś dnia zadzwonił do mnie znajomy, też muzyk, ale jazzowy bardziej, powiedział, Krystian, jestem w Teatrze Powszechnym w Łodzi, tutaj przygotowania są do wystawienia sztuki Kochanowo i okolice, takiej komedii, o zespole Exterminator, czyli takich no, 40-latków, którzy zawsze tam grali, nie za wiele osiągnęli z różnych powodów, między innymi trochę z własnego strachu, no, którzy nagle dostają szansę, bo wójt czy tam jakiś z PSL-u
ma fundusze unijne, no i może im dać kasę na studio pod warunkiem, że tam zagrają na kilku festynach. No i okazuje się, że te festyny to są dość mocno eksploatowani i muszą grać po prostu różne, taką chałturę, ale taką już czasami wręcz ordynarną. No i ta sztuka mniej więcej o tym opowiada, że jak po prostu chłopakom w pewnym momencie ta żyłka pęka i po prostu na scenie, na jakiejś takiej chałturze, dożynkach czy innym po prostu zaczynają grać swoje kawałki death metalowe i całkiem ciekawe przedstawienie. Moją rolą, znaczy moja rola, zresztą nie tylko, ja od razu też skaptowałem basistę wtedy jeszcze, już nie z Artrosis, ale też byłego basista Artrosis z Dera Sacrivesum, Remka Mielczarka, który też jest z Łodzi, więc razem jakby za ten projekt odpowiadaliśmy. Naszym zadaniem było tak, napisanie muzyki, bo chodziło to, żeby ten zespół zagrał, no zespół Exterminator miał grać jakiś kawałek w stylu wczesnego Bolt Throwera, no więc no, musieliśmy napisać kawałek w stylu wczesnego Bolt Throwera, napisaliśmy go, nagraliśmy go, ale musieliśmy też nauczyć zespół naszych aktorów grać, bo oni mieli grać na żywo, więc musiałem wybrać sprzęt, kupić im gitary, perkusje, wzmacniacze i przez 3 miesiące uczyliśmy ich grać na instrumentach, ten numer właśnie, plus tam jeszcze jakiś typ niepokorny, jakieś takie rzeczy, tam fragmenty, żeby które oni na tych chałturach grali, ale faktycznie ten numer napisaliśmy In the Mountains of Madness, tak się ten kawałek nazywał, przynajmniej tak w sztuce, więc musiał się tak też nazywać. Napisaliśmy ten numer, Remo napisał tekst, no i nauczyliśmy ich grać, ale też to było coś więcej, bo chodziło o to, żeby zrobić z tych aktorów metalowców po prostu, nie? To było chyba najtrudniejsze zadanie, bo oczywiście to było bardzo intensywne, bo poza próbami w teatrze myśmy zabierali ich na wszystkie koncerty metalowe w Łodzi. Na wszystkie, na jakieś takie najbardziej jakieś bunkry totalne, gdzie po prostu ludzie tylko do siebie jakiś takich black metal, taki z lasu, no po prostu totalnie, na wszystkie możliwe, żeby oni po prostu zobaczyli, jak ci ludzie wyglądają, jak mówią, ale też jak chodzą, jakie pozy prezentują, bo to jest też dość z perspektywy czasu i to mówię jako metalowiec, to jest czasami dość zabawne, bo jednak metalowcy mają takie i specyficzny typ chodzenia i postawy i w ogóle i to jest takie, no trzeba to oddać, prawda? I pamiętam, że Witek, Mariusz Witkowski, który grał postać tego głównego lidera Exterminatora i był wokalistą i gitarzystą, stawał na scenie, a on jest, kurczę, wychowany na punku i reggae. Stawał na scenie ubrany w skórę, kurczę, nie, tatuaże miał zrobione, wszystko. I kurczę, stawał na scenie jak Bob Marley. Ja mówię, stary, no nie możesz tak wyglądać na scenie, bo ty nie wyglądasz metalowiec, wyglądasz jak Bob Marley przebrany za metalowca, nie? I no i trzeba było ich takich rzeczy też nauczyć. I to było, no powiem szczerze, dość karkołomne zadanie, ale się udało, bo ta sztuka przez ponad 2, albo no więcej, przez 4 lata nie schodziła z afisza w Teatrze Powszechnym w Łodzi. Aldona, która była reżyserką, zrobiła też tę sztukę w Warszawie i tę muzykę napisał zespół Corruption. Aniu, mój znajomy, napisał tam muzykę. Nie wiem, kto napisał muzykę do tego, do tej ekranizacji. Być może też Corruption. W każdym razie, no jak zobaczyłem, będąc w kinie z dzieciakami na jakimś tam filmie, zobaczyłem zwiastun Exterminatora, mówię, skądś to znam. Ale no, nadaje się to. Nie wiem, czy film jest dobry, ale na pewno nadaje się do ekranizacji, bo to jest całkiem fajna historyjka. Jeszcze film oglądałem. Komedia, ale ciepła. Tak to zostało oddane. No. Dobrze, to teraz przejdziemy do kolejnego MacCozera, czyli MacCozera podcastera. Chyba tutaj akurat nie jesteś szczególnie spełnionym, tak? No bo raczej nie masz szczęścia do podcastu. Wiesz co, znaczy to wynika z prostej rzeczy. To wynika trochę z warunków lokalowo, z logistyki. Mhm. Ja mam dwupokojowe mieszkanie, mam dwóch synów, 8 i 5 lat, którzy są tak rozwydrzeni, że oni już jak chodzą spać po 11 wieczorem, to jest po prostu dobrze. Więc zgrać się z czasem, żeby nagrać podcast, jest po prostu dość trudno. No i tak trochę z tego to wynika po prostu ta taka przerwa, no już roczna, na przykład w nagrywaniu Diabelskich Ustrojstw, prawda? Z Miłoszem nagrywaliśmy i bardzo fajnie to wychodziło. Myślę, że do tego wrócimy, tylko po prostu naprawdę, no to no pewne rzeczy jakieś się muszą zmienić. Nie wiem, czy może jeszcze po prostu dzieci muszą mi trochę dorosnąć, prawda? Uh-huh. Żeby jakby no nie trzymały się u siebie w pokoju. No dzisiaj też na przykład, żeby nagrać ten podcast, to musiałem włączyć film, że ona musi siedzieć z nimi w pokoju i tam mnie usypiać, żeby po prostu tutaj nie skakały po prostu z tyłu za mną, bośmy nic nie nagrali. Tak dziękujemy naprawdę za poświęcenie tak twojej rodziny. Także no jest to głównie tego typu problem, tak naprawdę. Mhm. Jest to, czy mam szczęścia, czy mam. Wydaje mi się, że też tutaj nie narzekam, bo i Diabelskie cieszyły się całkiem sporym zainteresowaniem i
I My Apple Daily notabene też całkiem fajnie sobie radziło. No, ale to był kierat, jakby to codziennie, no to jednak to tak, jest... Tak, tak, to było dość trudne, nie ukrywam. I czasami to było męczące, w sensie takim, że jest, nie wiem, 17, już jesteś zmęczony, ale o kurczę, jeszcze trzeba nagrać podcast, prawda? Przecież to był krótki podcast, bo on tam trwał, daily trwało około 5 minut, więc no można było to nagrać, ale faktycznie... Ale zebrać się trzeba tak samo, no. No dokładnie, właśnie, więc podcasty są trudnym kawałkiem chleba z kilku powodów. Mam wrażenie, że przynajmniej w większości podcasterom już takim technologicznym już jakieś iluzje opadły co do tak zwanej, nie lubię tego słowa, monetyzacji podcastów, bo moim zdaniem podcastów w Polsce się nie da, nie da się zarobić na podcastach w Polsce, więc podcasty trzeba robić po prostu z pasji i tylko i wyłącznie, wydaje mi się. Też nie ukrywam, że może z diabelskimi, bo diabelskie były z pasji, ale trochę w My Apple Daily też trochę liczyliśmy na to, że to się uda jakoś zmonetyzować. Nie udało się. Nie udało się, to mogę przyznać, że Tomek mi tutaj nie walnie mnie w łeb za to, że tu jakiś zrazam tego typu rzeczy, no ale to też jakby, no to nie no jest chyba wiadomo, tak, no to nie jest... Tajemnica, nie jest, no dokładnie, no. To nie jest tam jakaś tam szczególna tajemnica, no zresztą po tych spotkaniach polski podcaster, tak się nazywają te konferencje, no to byliśmy chyba razem na pierwszym tym podcasterze. Tak. To tam był, pamiętam, była taka, to było chyba 3 czy 4 lata temu, to tam była taka tak. Generalnie, słuchajcie, zaraz nas odkryją, zaraz będą w tym pieniądze, tak? Była taka atmosfera właśnie, tak, już za chwilę. Tutaj ten. Natomiast... Ja już wtedy mówiłem, jak pamiętasz, że na tym się po prostu nie da zarobić po prostu. Że to może być dodatek do jakiejś innej działalności, który chce zarabia, ale sam podcast jako taki nie jest przekuwalny na kasę w ten sposób. Natomiast tak jak byłem rok temu z Przemkiem, no to tam już było tylko fajnie, róbmy podcast, ale zbierajmy ludzi, róbmy jakiegoś tam Patronite'a, nie tego typu, no bo bezpośrednio to jakby nie ma tutaj przełożenia. Ja powiem szczerze, miałem zaproszenie na tam drugą chyba edycję, czy trzecią nawet też, ale jakoś no nie czułem ciśnienia, żeby jechać na tą konferencję, powiem szczerze. Może było fajnie, ja nie wiem, ale po prostu jakby tematyka robienia konferencji o podcastach wydaje mi się mocno przesadzone, no po prostu. Znaczy, no może trochę krytycznie to zabrzmi, ale to takie troszeczkę towarzystwo wzajemnej adoracji, no. No trochę tak, no. Zresztą, wiesz, to podobnie było w pewnym momencie z konferencjami ze środowiskiem blogowym i nie mówię tutaj technologicznym, ale pamiętam, byłem na tym pierwszym, znaczy na drugim Blog Forum Gdańsk, potem na jakichś kilku takich imprezach blogowych byłem i to też było środowisko wzajemnej adoracji, prawda? Więc jakby, no, przestałem jakby wtedy, no bo zwłaszcza próba ujęcia tego środowiska w jedno jest totalnym absurdem, no blogerem będzie, nie wiem, nastolatka pisząca swojego blogaska ze szkoły i będzie, nie wiem, i będziemy my, prawda, blogerami, nie wiem, blogerem będzie, nie wiem, jakiś polityk, który będzie blogował jakiś temat, jakiś działacz społeczny, więc to jest tak szeroki temat i znaczy nie czuję związku, w sensie takim, że jakby nie czuję się częścią społeczności blogerskiej, która by spowodowała by jakiś związek szczególny, nie wiem, z innymi blogerami. Nie, uważam, że akurat blog jest tak indywidualną formą ekspresji, że łączenie się tutaj w grupy jakieś sformalizowane jest totalnym bezsensem. No tak, no to jest bardzo szerokie, no tak jakby, nie wiem, no robić grupę leworęcznych, tak? No nic ich nie łączy, poza tym, że są leworęczni, tak, no. To dokładnie, no. No trochę, wiesz, to jest trochę jak z fanklubami popularnych marek samochodów. Ja nie mówię tu jakichś, wiesz, starych samochodach, czy takich, ale wiesz, nie wiem, fanklub na przykład Opla Vectren, prawda? No to tak. No trochę, wiesz, na tej zasadzie, no to możesz czasami, tam, czy to nawet jest bardziej potrzebne, bo możesz na takim forum znaleźć informację, jak coś ci się zepsuje. Tak, części jakieś, tak. Mechaniku. Ale jakby, wiesz, ale jakby spotykanie się z innymi, wiesz, użytkownikami Opla Vectren, czy nie wiem, czy Forda Mondeo, ja mam Forda Mondeo, to wiesz, no jakby, no... Nie jest to jakiś punkt, wiesz, platforma jakiejś tam do jakiejś socjalizacji głębszej z tymi... No, także podobnie jest, wydaje mi się, z blogami. Wiesz, to nie jest po części tak, że dopóki dany obiekt, powiedzmy, może nie kultu, ale zainteresowania jest... Im bardziej jest niszowy, tym bardziej łączy ludzi. Na pewno. Bo pamiętam, że te początki, jak była, wiesz, tam Szarlotka, były jakieś spotkania, Maxfinka i tak dalej, to jednak to było widać, że... Znaczy, raz, że to wynikało z tego, że powiedzmy ten sprzęt był dostępny dla wybranych. Przede wszystkim przez scenę zaporową, albo nie wiem, w ogóle postrzeganie, tak? To były komputery przecież do DTP, tak? Tak się tam utarło. I raczej były w rękach osób no, świadomych i dojrzałych, a nie takich tam powiedzmy nowobogackich, którzy chcą mieć tylko nadgryziony symbol na obudowie. No i to rzeczywiście łączyło. A teraz... No to tak się troszeczkę się to rozmemłało, krótko mówiąc. No, wiesz co, znaczy to jest trochę taki, wiesz co, smutek spełnionej baśni, nie? Że no, Apple się spopularyzowało,
Apple się spopularyzowało i z tego, że się spopularyzowało, no to wiesz, Maca może mieć teraz drech, kurczę, gdzieś tam, wiesz, no to jest, oczywiście, wiesz, jak w jakim stopniu, no, wiesz, to jest, sytuacja z Apple, mam wrażenie, przypomina trochę takie dzielnice artystyczne w miastach. Jest dzielnica, która jest nieuczęszczana, nikt tam nie chodzi, często można dostać po mordzie. Wprowadzają się tam artyści, bo jest tanio w miarę, ale są fajne lokale, klimatyczne, wiesz, okolica. Zmieniają to w coś naprawdę takiego, no ekstra, jaką właśnie komunę artystyczną, po czym ceny zaczynają iść w górę i każdy tam chce być. I się pokazać, tak. No bo fajnie się tam pokazać. I wiesz co, no to na przykład no, w Łodzi był taki klub Łódź Kaliska, który był założony przez taką grupę artystyczną Łódź Kaliska, fotograficzną, taką performance. Było fajne miejsce, zaczęli tam się pojawiać aktorzy, artyści, więc no, w pewnym momencie zaczęli tam wszyscy chodzić, no i po prostu nie być w Łodzi Kaliskiej, w pewnym momencie to było po prostu no, bardzo nie na miejscu, nie trzeba było się tam pokazać, nie? Więc mam wrażenie, no i w pewnym sensie to jakby no idea zupełnie straciła sens, prawda? Rozpłynęło się to, no tak. Rozpłynęło się i w podobny sposób jest mam wrażenie zaplom, że faktycznie był to sprzęt dla specyficznego grona ludzi, nawet nie dla typowców, generalnie był to sprzęt dla grafików, muzyków, dziennikarzy, którzy pisali, bo też jednak ja sporo widziałem Maców właśnie wśród dziennikarzy różnych, którzy pisali. I to nie tylko polskich, bo często jak na jakichś filmach, jak był jakiś dziennikarz, to co miał Maca, nie? No pewnie. Znaczy generalnie chyba wolne zawody, tak. Wolne zawody, no Seks w Wielkim Mieście, gdzie ta pisarka, która przecież pisała na Macu wszystko, no to też jakby, no ten Mac był taką no, właśnie synonimem wolnego zawodu. Poza tym no, kampania Think Different, prawda? Każdy chce być tym wybitną jednostką, tą wyróżniającym się tym kimś, prawda, który myśli inaczej. No i w pewnym momencie był, jak te Maki zaczęły, znaczy pojawiły się iPhony, ceny zaczęły, no sprzęt Apple'a zaczął być dostępny jakoś szerzej i nie był to tylko iPod, który można było de facto tylko słuchać muzyki, ale można no, było, co, nie wiem, coś napisać, coś zrobić. Maki też w miarę, no jakby ta cena stała się przystępna do komputerów, no to w pewnym momencie, no jakby... No nie, no trzeba mieć Maca, nie? No bo tak nie ma wirusów, nie? No i poza tym... Lasik w Starbucksie. Jednak, no właśnie, dokładnie. Więc jakby no... Nie narzekam na to, no bo to jest jakby no... Rzecz naturalna, no. Ja nie mogę, każdy ma jakąś potrzebę lansu, którzy się po prostu lansowali na Apple. No i luz, no. Jakby... Oczywiście jest tak, jak mówisz, że to środowisko jakby się przez to, że jakby... Grupa użytkowników produktów Apple bardzo się rozrosła znacząco, no to jakby to środowisko tak to takie w pewnym sensie takie szczelne, no też się rozpłynęło w tym, prawda? No nie ma jakichś, ja nie kojarzę, żeby były jakieś spotkania teraz użytkowników Apple. Jest jakieś takie prezy robi iMac, prawda, w Warszawie. Myśmy we wrześniu zrobili też jakieś wspólne oglądanie konfy Apple w Łodzi w jednym z klubów i było fajnie. Przemek też robi z tego, co wiem, chyba coś... W Kielcach. W Kielcach chyba, jest tak, dokładnie. Więc no, coś tam się dzieje, ale faktycznie no, to są już jakby środowiska skupione nawet nie wokół sprzętu Apple, ale wokół pewnych serwisów, prawda? To są czytelnicy pewnych serwisów internetowych, magazynów w ten sposób. A zauważcie, że nie ma na przykład jakiejś wspólnej imprezy, która byłaby zorganizowana wspólnie, i nawet jakby, nawet nie przez redakcje, które, bo to są konkurencyjne redakcje, nie oszukujmy się, że my możemy pójść na piwo, ale zrobienie czegoś wspólnie, nie wiem, na przykład My Apple, iMac i mój Mac, jest to nierealne na obecnym etapie. A szkoda. Bo to są po prostu konkurencyjne serwisy. Co nie znaczy, że jak się nie spotkamy gdzieś przy okazji, to nie podamy sobie ręki, nie pójdziemy na piwo, bo oczywiście tak będzie, ale zrobienie czegoś takiego wspólnie. Mówię o czymś takim, że przez zrobienie jakiejś imprezy ponad to, prawda? Nie zorganizowanej przez My Apple, przez iMaga czy przez mój Mac.pl, tylko, no nie wiem, na przykład przez użytkowników, którzy jako tacy po prostu, no... To ja nie pamiętam takiej imprezy, żeby była zorganizowana. Ostatnią chyba rzeczą, jaką taką zorganizowaną, nie pod patronatem tych trzech serwisów, ale nie zorganizowaną przez te serwisy, no to było otwarcie tego muzeum. Mac Muzeum w Łosiu, prawda? No to... Czy tam Apple Muzeum w Łosiu. No to ale tak na co dzień, no ja sobie nie przypominam, żeby teraz były jakieś takie imprezy, jak pamiętam, jak były, na których nie byłem, ale no pamiętam, że, że były te imprezy jakieś takie... Czy w wakacje gdzieś jakiś zjazd u kogoś na działce, czy coś, to na pewno to było fajne, nie? Takich użytkowników świadomych, którzy no nie używają tego komputera, tylko do przeglądania, prawda, nie, internetu.
To ja się jeszcze cofnę. Ty miałeś kontakt jakiś jeszcze, na, jeśli chodzi o Atari ST, czy jakieś wcześniejsze komputery z demosceną? Wiesz co, znaczy, pobierałem demówki w tych czasach. Mm-hmm. Oczywiście jeszcze na Atari. Miałem najpierw Atari 65X, potem miałem Commodora, jeszcze, znaczy miałem Atari, miałem Commodora 64, Atari ST i przez chwilę Amiga, więc oczywiście te demówki się pobierało, więc jak najbardziej. Znaczy nie znałem tych ludzi, którzy te demówki robili. Mm-hmm. Ale demówki się pobierały, no wszystkie muzyka była fajna, prawda? Te wszystkie po prostu zrobione w jakichś trackerach, przeróbki różnych utworów, często zupełnie autorskie kompozycje, no to było super. Zresztą ja do dzisiaj powiem szczerze, że dość często słucham sobie chiptune, czyli tych tematów muzycznych z jakichś gier, prawda, z Commodora, czy tam z Atari, czy z Amigi. Mhm. Zdarza mi się, że słucham takiej muzyki i ja wiem, że jest we Wrocławiu taka impreza organizowana tak przez demoscenę, raz do roku coś takiego i nawet myślałem o tym, żeby się na coś takiego wybrać. Także, ale w sensie, że ludzi z demosceny nigdy nie poznałem jakoś tak konkretnie. No bo to jakby troszeczkę inne, tak, no bo to jest też jakieś tam było hermetyczne środowisko, natomiast podobnie to właśnie zloty typu copy party, no to też to podobnie wyglądało. Dobra, to teraz opowiedz nam może, Krystianie, jak to się stało, że postanowiłeś zostać deweloperem? Bo to jest dla mnie, no powiem ci szczerze, tak jak rozmawialiśmy, no to przede wszystkim no wielki szacunek, no bo wiekiem się zbytnio nie różnimy, tak? Mamy po 40. Skąd właśnie taki pomysł? Miałeś jakiś wcześniej kontakt z programowaniem? Wiesz co, znaczy mój kontakt z programowaniem rozpoczął się od pierwszych komputerów jakoś w 1984 roku na ZX Spectrum, na Commodore, tylko że czy tam przepisywanie jakichś programów w Basicu z Bajtka, z X-a był taki magazyn informatyka, komputery, systemy, najciekawsze. Oczywiście. Aplikacje mieli. Najwięcej błędów mieli. Te programy były najciekawsze. Najwięcej błędów, ale te programy były najciekawsze też jednocześnie. Pamiętam, że jak sobie kupiłem, mama mi kupiła w pewnych się Atari 65X, nie stać było ją na magnetofon, więc miałem przez pierwsze 2 miesiące komputer bez magnetofonu, więc mogłem go wklepywać. Miałem, w X-ie była jedna gra, taki Arkanoid prosty, czy tam Breakout, i no, godzina wklepywania i potem 4 godziny gry po prostu. Więc to było dość zabawne. Więc jakby no taki był mój kontakt z oprogramowaniem. Wiedziałem, że to jest pętla. Miałeś fuksa, że w ogóle udało ci się trafić na listing bez błędów. No tak, no właśnie. więc to był mój taki kontakt wtedy z programowaniem, jako takie naprawdę totalne podstawy w Basicu, ale takie bardzo, bardzo, bardzo basic, bym powiedział. Mhm. I potem przez 20 lat, nawet więcej niż 20 lat, nic. Zupełnie zero się tym nie zajmowałem. Miałem pierwsze podejście, to miałem jakieś 4 lata temu, bo myślałem, że 4 czy 5 lat temu chciałem się nauczyć Objective-C. Ale się od Objective-C odbiłem totalnie. Po prostu ten język ma tak nieprzyjazny skład, nie za wiele mogłem z tym zrobić. Ale czułem taką potrzebę gdzieś tam jeszcze z dzieciństwa właśnie niezrealizowaną, żeby nauczyć się programowania i... W jakimś sensie to się zbiegło trochę z takim kolejnym jakimś... Podobno człowiek się zmienia co 7 lat. O. Zaczynają kręcić nowe rzeczy. Więc to by się w jakimś stopniu zgadzało, może nie co 7, co 8, ale w jakimś stopniu, no właśnie 2 lata temu poczułem, że pisanie dalej, blogowanie dalej mnie kręci, ale jakby... Więcej już tutaj nie zdziałam. Nie. I to nie chodzi o lans, jakiś wiecie, o jakby zdobycie pozycji, tylko jakby... Spełnienie bardziej, tak, dokładnie. Czułem, że muszę poszukać czegoś nowego, czegoś, co będzie dla mnie wyzwaniem, co jakby pozwoli, bo w pewnym momencie wpadłem w rutynę, no jakby pisanie stało się jakąś taką rutyną, prawda, jakby nie wychodziłem poza ten krąg sam opisywania aplikacji, czy pisania newsów Apple'owych i to było... No już takim trochę, poczułem, że mi kostnieje łeb po prostu, nie, w jakimś stopniu od tej rutyny. I stwierdziłem, że no może to faktycznie ten czas, żeby zacząć programować, a wtedy akurat, no to nie było 2 lata temu, to było trochę więcej, bo to było ile, 3-4 lata temu, jak Apple pokazało Swifta. Mhm. I faktycznie zabrałem się szybko do nauki tego Swifta, nie było jeszcze wtedy żadnych podręczników, żadnych kursów. Ale na początku to było na coś takie, no tylko się chcę nauczyć programować po prostu, nie? Jakby zobaczymy. I też jakoś tam to był słomiany ogień, po jakichś tam 2 miesiącach przestałem, bo naprawdę no, wtedy jeszcze ten Swift tak się zmieniał, że trudno było cokolwiek się nauczyć konkretnego. I jakoś, pamiętam, 2 lata temu właśnie, to chyba podczas wyjazdu na CES do Las Vegas, jakoś tak, czy w samolocie, myślałem, że no muszę pójść jakby krok dalej do przodu, nie? I się nauczyć. I tak jak postanowiłem, że zostanę blogerem, tak postanowiłem, że zostanę deweloperem. Trochę w ten sam sposób.
No i co? No i 2 lata. No komfort taki, że przez ostatnie, do grudnia ubiegłego roku, przez 10 lat pracowałem w domu, prawda? Więc i dość zdyscyplinowany, nie miałem problemu z kanapą z tyłu za plecami. To może sobie, nie wiem, utnę drzemkę. 15 minut drzemki, tak? Tak, tak, tak. Tak. Skąd my to znamy? No, więc generalnie już po tych tylu latach byłem dość zdyscyplinowany i sobie wykroiłem dwie godziny dziennie, nie? Mhm. I zacząłem inwestować w podręczniki. Nie w kursy wideo, tylko w podręczniki. Pierwszy podręcznik, pamiętam, że to był trochę wtopą, bo tam było sporo błędów, ale go przerobiłem do tego momentu, do jakiego dałem. Potem zacząłem podręczniki z serwisu Raven Wenderlich, czy Wenderlich. Tam był taki przewodnik, podręcznik, iOS Apprentice. I to jest bardzo fajny kurs, bo pierwszy jego, 4 rozdziały, każdy rozdział to jest osobna aplikacja, którą się koduje. I pierwszy rozdział był dostępny za darmo. Można było sobie PDF-a pobrać po prostu i zrobić całą aplikację. Jak już zrobiłem, rozumiałem, no to kupiłem sobie całą książkę. I potem już tak się potoczyło, że po prostu 2 godziny dziennie faktycznie z bardzo małymi wyjątkami, typu jakiś koncert, wyjazd na próbę do Poznania, albo jakiś wyjazd na konferencję. Codziennie te 2 godziny poświęcałem na naukę programowania. I tak przez 2 lata. W międzyczasie zacząłem uczyć dzieci programowania, więc to też jakby też dopingowało mnie do dalszej, jeszcze jakby intensywniejszej nauki. I już jakoś, nie wiem, powiem szczerze, że już po roku nauki już mi tam znajomi deweloperzy mówili, Krystian, weź tam się zgłoś do jakiejś firmy na juniora, nie? Już tam... A ja nie, jakby nie czułem zupełnie tego, że faktycznie mogę coś takiego zrobić. Nawet nie za bardzo wierzyłem w to, że jestem jakby na tym etapie. Pod koniec września jakoś ubiegłego roku zupełnie od czapy zagadałem do znajomego tutaj z Łodzi, twórcy Listonik, takiej aplikacji z listy zakupów, nie wiem, czy kojarzycie, Filipa Miłoszewskiego. Mówię, Filip, może znasz kogoś, jakieś, szukam generalnie jakiejś firmy w Łodzi, która, deweloperskiej, która by, gdzie zweryfikowano by moją wiedzę po tych niemalże 2 latach nauki, nie? Kierował mnie do takiej włoskiej firmy, zareklamuję 5.12, gdzie spotkałem się z chłopakami, no to będą chłopaki też czytali My Apple, więc prawdopodobnie to jest to, o czym mówiłeś, że wiesz, że jakby to pomaga, że wiesz, nie przyszedł do nich gość z ulicy, nieznany, tylko no, wiedzieli, kim jestem, prawda? Spotykaliśmy się na jakichś tam imprezach takich Swiftowych, na które chodziłem w Łodzi. I przyszedłem głównie z nastawieniem takim, że chciałem po prostu jakby dostać informację zwrotną. Na jakim etapie jesteś, tak? Ile jeszcze? Tak. No i to umówiliśmy się, że będę do nich wpadał na 2 godziny dziennie, na dostanę jakieś tam zadanie, prawda? I to była aplikacja pogodowa, notabene, którą teraz można testować już sobie w TestFlightie, wróciłem do TestFlighta i tam jeszcze ją tam usprawniam. No i faktycznie przez 2 miesiące ją napisałem, no i mówię, ona poszła już do App Store'a, jeszcze nie jest dostępna w normalnym takiej dystrybucji, ale jest w TestFlightie i myślę, że ją wydam. No i po tych 2 miesiącach, no jakby... Czas na feedback, prawda? Informację zwrotną, co potrafię. No okazało się, że proszę komputer, od kiedy zaczynasz od grudnia. No i tak zostałem deweloperem, no. My chyba jesteśmy generalnie z tego rocznika, że my jakby jesteśmy największymi krytykami samych siebie, tak? Czyli ja miałem kilka razy wątpliwą przyjemność jakby uczestniczyć w jakimś naborze, tak? No, to nie byli, powiedzmy, programiści, tylko obsługa jakby techniczna tych maszyn. No to po prostu to, co widziałem, no to było po prostu masakra. Ludzie po prostu przychodzą na rozmowy, czy wysyłają CV z wiedzą po prostu zerową. Jest jakieś takie pokolenie, które wchodzi, to po prostu... Wiesz co, znaczy powiem tak, że ja pracuję teraz 3 miesiąc, prawda, już pracuję, już zawodowo, w sensie pracuję w firmie, prawda, w tej wspomnianej, jak sobie wejdziesz na jej stronie, to jestem faktycznie, już jest moje zdjęcie, super sprawa. Ja się cały czas uczę, to jest cały czas dla mnie wyzwanie, bo no nie wiem, może jestem traktowany ulgowo, ale no zostałem wrzucony jakby no, w komercyjne projekty, prawda, i cały czas sobie pluję w brodę, że moja praca to cały czas jest gdzieś 50%, to jest szukanie na Stack Overflow, w dokumentacji różnych rzeczy, jak pewne rzeczy się robi. Znaczy odkrywam po prostu, że po tych 2 latach nauki wiem tak naprawdę bardzo niewiele jeszcze. Znaczy na tyle, że jestem w stanie już napisać proste aplikacje, nawet bardziej skomplikowane, bo te niemalże 3 miesiące też napisałem jakby tam projekty, jakieś tam takie rzeczy wykorzystujące technologie, których wcześniej się nie spotkałem, prawda? I wydawało mi się, jak dostałem, mówię, Jezus Maria, no nie dam rady tego napisać, ale napisałem. Oczywiście z pomocą tam, pytając się kolegów z biura, czy szukając jakieś tam, wertując właśnie Stack Overflow czy inne rzeczy, no ale tutaj codziennie 8-9 godzin jak spędzam w biurze, pracując, to jest dla mnie ogromna dawka nauki, codziennie teraz tak naprawdę, nie? Także to jest też takie doświadczenie. Na tym polega ta praca, no jakby nie jestem programistą,
w poprzednim życiu bywałem, tak? Byłem bardziej koderem demoscenowym i w tą stronę szedłem. Tam, no, zdarzało mi się tam w C czy w innych językach też coś pisać komercyjnie, tak? Więc jakby wiem, o co chodzi. Natomiast to jest tak, że no, zawsze to jest, właściwie cały czas się uczysz. No, tak jak pamiętam w liceum na informatyce mieliśmy jakieś klasówki z Pascala, które się pisały na kartce bez dostępu do, nie wiem, do helpa, do czegokolwiek. Nawet jak pisaliśmy na komputerze, no to help był wyłączony, nie można było, trzeba było pamiętać, jakie ma parametry funkcji. No, takich rzeczy się jakby nie robi. No. Ja z racji tego, że jestem dyslektykiem, no to w ogóle mam problem z zapamiętaniem przynajmniej wszystkich X czy Y. Po prostu nie wiem, tak? Nie jestem w stanie tego jakby zapamiętać. I metodą prób i błędów może to zawsze sprawdzać. Właściwie zawsze mam, jeżeli teraz coś zdarza mi się, jakieś pierdółki robić w PHP czy w czymkolwiek, to zawsze mam otwartego, co najmniej jakby listę poleceń, jakiś tam też Stack Overflow czy inne rzeczy. No, to jest kwestia, no tak, nie kopiujesz tego, tylko jakby szukasz, patrzysz, jak to inni zrealizowali. Ostatnio, nie wiem, Marco Arment opowiadał, że też jak tam pisał swojego Overcasta, to też właściwie, nie wiem, 2 miesiące czy coś takiego spędził po prostu rozgryzając kodeka MP3 czy kwestie FFT. To jest po prostu cały czas nauka. Zawsze, no tak. Zawsze każdy projekt wiąże się z czymś, że wchodzisz jakby w ziemię niczyją. No, skoro nie ma takiego programu, czy wypełniasz jakąś niszę, no to znaczy, że w jakimś momencie musisz to jak gdyby rozgryźć, tak? Czy połączyć najczęściej jakieś rozwiązania inne. To prawda. No więc jest to jakieś tam, no jest to ciekawe doświadczenie, czasami dające masę satysfakcji, czasami strasznie frustrujące, jak na przykład, wiesz, po 8 godzinach nie rozwiązałeś jakieś zadania. Nie działa, nie wiesz, jak to zrobić, wracasz do domu, już mówię, już to w domu posiedzę i to rozwiążę. Tak wczoraj miałem chyba do 12 w nocy siedziałem, wróciłem z pracy, przez psem coś zjadłem i przez 5 bitych godzin siedziałem i po prostu i szukałem rozwiązania. Wreszcie pomógł mi kolega z pracy, też udało się i dzisiaj rano oddałem już tam część projektu, ale było to szalenie frustrujące, prawda? Więc, ale to też nauka i to jest to, no, znaczy powiem tak, jestem przeogromnie w jakimś, no, szczęśliwy naprawdę, że to robię, bo czuję się, że żyję po prostu, że mam, są wyzwania, że to jest po prostu, no jakby nie jestem na jałowym biegu, prawda? Także no, a trochę powiem szczerze, że blogowanie to dla mnie jest już trochę jałowym biegiem. Lubię to robić i będę to robił. Tutaj jakby to od razu też nie mam planów jakby rezygnacji z pisania. Będę to robił dalej. Ale jakby to, co powiedziałeś, własnej satysfakcji rozwoju, to jest już jakby jałowy bieg, prawda? A tutaj mam dwójka, nie? No tak, jesteś na rozruchu. Jest to bardzo dobrze, no bo tak jak śledziłem twojego bloga od początku, później to, co piszesz na MyApple, też raczej zawsze ciebie również lubiłem czytać, bo no, potrafiłeś coś przekazać, tak? No niestety wiele tych wpisów, znaczy nie mówię twoich, natomiast takie twoje tak, też się zdarzały. To było takie, troszeczkę taki Google Translate, tak? No ale, wiesz, znaczy... Ja wiem, że to trzeba, tak? No bo nie mamy jakby polskich... To są newsy, no właśnie, to są newsy i tutaj tak to działa, no. My mamy na MyApple bardzo... Ale jest to niewdzięczne, no. No jest to niewdzięczne, znaczy mamy... Dla ciebie jako twórca. Tak, mamy na MyApple rozgraniczenie, że jak wchodzisz na profil autora, to masz zakładkę blog i zakładkę news. Oczywiście jak wejdziesz na moją zakładkę, to o wiele więcej jest spisów newsowych, no bo po prostu newsy trzeba klepać codziennie, bo one się pojawiają. I choć nie używam Google Translate, bo nie muszę, no ale jest to tłumaczenie, wiesz, no, po prostu ale... jest to wiadomo, że... Tak, dokładnie jest to copy w klej. Tak, to jest w jakimś sensie copy w klej. No i no jest to faktycznie w jakimś stopniu niewdzięczne. Nawet, wiesz, to nie jest niewdzięczne, jest to po prostu proste. Jest to w sensie takim, że jakby nie wymaga od ciebie za specjalnie wysiłku, a to z drugiej strony trzeba to robić, więc też jakby no czas, te newsy trochę zabierają czas na blogowanie takie właściwe, to takie twórcze, kreatywne i zgadza się, no jakby nie mam jakby, mam dokładnie takie samo zdanie, no po prostu trzeba, to musi być, prawda, no musi, MyApple ma taki format, że jest nie tylko serwisem blogowym, ale też serwisem newsowym, prawda, takim jak powiedzmy, nie wiem, no 9to5 Mac, MacRumors czy inny, no tylko polskie wydanie. No zgadza się, tak. Krystian, a ja chciałem jeszcze spytać o jedną rzecz, bo przeszliśmy szybko do tego programowania, ale miałeś też, czy nawet nadal chyba jeszcze zdarza ci się, prowadzić zajęcia z dziećmi, tak, w szkole. I pytanie... No dzisiaj prowadziłem. No właśnie. I teraz powiedz mi, na tym etapie takim, kiedy jeszcze nie podjąłeś decyzji, że może będzie to twoja droga kariery, na ile jakby to, że ty musiałeś do tych zajęć też się przygotowywać, czyli to było takie wyzwanie kolejne jakby, motywowało cię to i jakby ułatwiło jakby podjęcie tego wyboru?
Wiesz co, to trochę inaczej. Ja długo w siebie nie wierzyłem w to, że... Znaczy, tak krytycznie podchodziłem. Tak Remek powiedział, że jakby nie wierzyłem w to, że jestem już na tym etapie, że mogę szukać pracy jako programista, ale kiedy 2 lata temu zdecydowałem się, że będę już programistą, to ja wiedziałem, że będę programistą. Mhm. To nie było tak, że jakby nie podjąłem decyzji. Ja tę decyzję podjąłem 2 lata temu tak naprawdę, w jakim stopniu. Ale wiesz co, znaczy, oczywiście to też, to wiesz co, to było trochę w ten sposób, że czy tam jest... To chodzi mi o to, że jak przekazujesz komuś wiedzę, tak, i widzisz, że ktoś coś rozumie, czyli czy tak. to nie powoduje, że ty czujesz się bardziej pewny, że faktycznie to, no, też to czujesz, tak? Wiesz co, znaczy, to jest trochę inaczej. To w jednej z książek takiego Chińczyka, on ma serwis UpCode, bardzo fajne podręczniki też do programowania. On napisał jedną ciekawą rzecz, że na początku we wstępie, żeby dzielić się wiedzą, którą się zdobywa, bo to jest najlepszy sposób na utrwalanie tej wiedzy. W sensie, że nie musisz być, wiesz, nauczycielem super profesjonalnym, czy już być, wiesz, mistrzem w tym. Dziel się tym, czego się nauczyłeś. I trochę w ten sposób, wiesz, ja do tego trochę w ten sposób poszedłem. Znaczy, też z drugiej strony czułem, że z tym programowaniem, że to jest jakiś rzecz, którą ja trochę przebimbałem sobie w młodości, w sensie takim, że miałem komputer dość wcześnie, coś tam tego basica, jakieś podstawy liznąłem. No i powiedzmy w czasach licealnych już, że tak powiem, zacząłem czcić diabła i chodzić na koncerty i generalnie zajmować się tylko rock'n'rollem. Więc powiem to, jakby odłożyłem. I trochę to jest takie, wiesz co, stwierdziłem, że moje dzieci żyją w zupełnie innych realiach. Przede wszystkim, no, ja mam cały sprzęt na Apple, mają, nie wiem, 3 Maci w domu, iPadów, masa starszych, nowszych. I stwierdziłem, że maszone są techniką i fajnie jakby z tej techniki jakby nie tylko wyciągnęły bajki, które lecą na ekranie iPada, tylko coś więcej. Postanowiłem, że daj mi podstawy, które w przyszłości może im się przydadzą, może nie. Nie mam oczywiście czegoś takiego, że synek będzie realizował taty marzenia z dzieciństwa i stanie tym, kim tata nie został przez długi okres swojego życia. Ale stwierdziłem, że ponieważ moja wiedza na temat programowania, to było już mniej więcej po roku nauki, jest już na tyle duża, że mogę zacząć programować mojego syna po to, żeby jeżeli on będzie w wieku tam powiedzmy 12 lat, 13, jeżeli mu się to spodoba, to już wtedy będzie miał na tyle duże podstawy, że wejdzie w to po prostu jak w masło. A w ogóle zaczęło się to dość też ciekawie, bo pierwszy program, jaki pokazałem mojemu synowi, nie był na Macu, czy na iPadzie, czy... Był na kartce papieru i to były zwykłe klocki Lego, nie żadne Mindstorms czy coś takiego, zwykłe Lego Duplo. Mój syn miał wtedy 5 lat i 2 miesiące, on się dość wcześnie nauczył czytać, bo nauczył się czytać mając dokładnie 5 lat. W przyszłym listopadu miał urodziny, a... Książkę lewej, ja tak na urodziny. Miesiąc później napisał list do świętego Mikołaja pełnymi zdaniami, więc drukowanymi literami, ale pełnymi zdaniami, więc... No nam kopara opadła z żoną po prostu, naprawdę, no, jak nam pokazał list, że trzeba wysłać list do świętego Mikołaja. Więc 2 miesiące później jakoś się z nim bawiłem klockami Lego właśnie Duplo. Jakieś małe klocki były takie wielokolorowe. Mówię, jest to, Olaf, to jest robot, a te klocki masz zebrać. Masz zebrać, ja się napiszę, które masz zebrać, co masz robić. Ustawiłem mu te klocki w rzędzie, napisałem mu na kartce 5 linii. Tam pierwsza, sprawdź, jaki klocek jest pod sobą. Jeśli jest klocek czerwony, to połącz się z nim. Jeśli inny kolor, nic nie rób. Punkt następny, idź do przodu. A jeśli jesteś na końcu, no to wróć do punktu pierwszego. Coś takiego. I on to wykonał. Sobie przeczytał to i wykonał ten program. Nie? Więc mówię mu, no widzisz, synku, tak wygląda programowanie. Prawda? No i potem stwierdziłem, że będę go właśnie uczył. I takie podchody były... Kombinowałem, czy tam Code.org taki jest serwis, oni mieli takie programowanie w Scratchu, prostych rzeczy, tam jakieś postaci z Gwiezdnych Wojen. I trochę z tym się bawiliśmy, ale tak naprawdę przełomem dla mnie było Swift Playgrounds, jak Apple wypuściło Swift Playgrounds. Bo to jest dla mnie genialna aplikacja, genialna w swojej, jakby tym, jak to wygląda, jak to jest zrobione, jak zachęca dzieciaki do nauki programowania, prawda, nie? Chociaż jest po angielsku i nie każdy dzieciak to rozumie angielski, ale jest po prostu ta wizualna część, ta trójwymiarowa, to jest super. Jak Apple to pokazało, zacząłem Olafa uczyć w domu tego, ale to było trochę tak, że pracując w domu, to tak naprawdę dzieciaki oglądają moje plecy przez większość czasu. I to było tak, że 2 dni go pouczyłem, po czym 2 tygodnie go nie uczyłem, prawda? Po czym znowu 3 dni spinka, po czym znowu 2 tygodnie nic, nie? I to były wakacje, on był już szedł do drugiej klasy,
A ja w pierwszej klasie prowadziłem taką lekcję z nowych technologii u niego. Miała być godzina, wyszło cały dzień w zasadzie. Uh-huh. I ja pokazywałem dzieciakom wirtualną rzeczywistość, hologramy i pokazywałem tam, co tam jeszcze im pokazywałem, a i roboty sferą im pokazywałem. Też, że można je programować. Akurat wpadłem na pomysł, że w sumie to mógłbym zamiast uczyć go tylko tam raz na 2-3 tygodnie, jak mi się tam akurat przypomni, uczyć go w domu, no to mogę uczyć całą jego klasę raz w tygodniu i wtedy przynajmniej no, będę miał pewność, że raz w tygodniu mój syn też się nauczy programowania, nie? I to faktycznie dogadałem się z wychowawczynią, dogadaliśmy się z dyrekcją i w listopadzie ubiegłego roku, na początku listopada, no ubiegłego, 2 lata temu już prawie, czyli 2016 roku, to była druga klasa, zacząłem te lekcje programowania właśnie w Swift Playgrounds i do dzisiaj ciągnę. One są, raz w tygodniu prowadzę lekcje normalnie w jego klasie. To nie jest tak, że okazyjnie. To jest normalnie dogadane z rodzicami. Jest to w siatce godzin odhaczony Krystian. Także tak to wygląda. I raz w tygodniu prowadzę im lekcje z programowania. To są zajęcia oczywiście fakultatywne, czyli teoretycznie dzieciaki nie muszą na to chodzić, ale większość chodzi. Rodzice większość dzieci wysyłają, nie wszystkie. No i robimy, przerabiamy te lekcje ze Swift Playgrounds. No, po roku dzieciaki wiedzą, co są pętle, wiedzą, co to są pętle warunkowe while, wiedzą, co to są instrukcje warunkowe, wiedzą, co to są zmienne, wiedzą, co to są stałe, wiedzą, co to są operatory logiczne. Więc już wydaje mi się, że jest całkiem nieźle. Oczywiście ja dodatkowo jeszcze też nie codziennie, to ta systematyka domowa też jest słabo z nią. Ale średnio tam 2-3 razy w tygodniu dodatkowo uczę jeszcze Olafa programowania jeszcze dodatkowo, no to no, mój syn kilka dni temu rozpoczął, już wszedł w programowanie obiektowe, już poznał, co to są klasy, co to są typy, co to są obiekty, co to są metody, co to są własności. Mhm. I już się przesiada powoli ze Swift Playgrounds na Playgroundsy w Xcode normalne, nie? Także no, ma 8 lat ma, także no, wydaje mi się, że jest szansa i podoba mu się to, kręci go to, więc wydaje mi się, że no jest... Oczywiście nie ma tutaj presji na zasadzie takiej, że mój syn musi zostać programistą, ale jeżeli na tym etapie będzie dalej się rozwijał, no to myślę, że Bo oczywiście mamy umowę z... On chce do końca roku szkolnego napisać grę na iPhone'a, nie? Myślę, że jakiegoś Ponga napiszemy, nie? I myślę, że to jest jakby już w granicach jego... się z moją pomocą, ale jest to już w granicach jego możliwości. Do końca roku faktycznie takiego Ponga na iPhone'a napiszę i być może za 2-3 lata stwierdzi, że będzie chciał robić coś zupełnie innego, okej, ale już będzie miał tak naprawdę taką wiedzę, że w każdej chwili będzie mógł do tego wrócić, jeśli stwierdzi, że będzie chciał być programistą, no to będzie nim po prostu mógł być, no. Także... Jeszcze, no, taka jest nasza jakby rola jako rodziców, no musimy jakby umożliwić dzieciom realizację ich jakichś pomysłów, tak? No, tak, u mnie starszy syn Robert, nie wiem, chyba 10 lat temu kiedyś zapragnął, że on będzie grał na gitarze, tak? No to kupiliśmy mu jakąś gitarę, oczywiście musiała być elektryczna, no bo przecież nie będzie grał na zwykłej gitarze, jakąś przejściówkę do iPada, żeby z piecem nie musiał siedzieć. No i rzeczywiście, nie wiem, 2 tygodnie ferii, nawet na jakiś kurs go wysłaliśmy, no rzeczywiście tam grał, tam Red Hotów jeden kawałek potrafił zagrać, natomiast później poszło to zupełnie gdzieś tam zapomnienie, to wiosło gdzieś leży w piwnicy, natomiast no jakby odfajkowane, no chciał, spróbował, wie, że to jednak... No tak, nie jego. Nie jego bajka, tak. No, tak. No, to, wiesz, no, mnie też jakby chodziło, że no dobra, to wiosło leży, no to dobra, to może tatuś się w końcu nauczy grać, natomiast no to jest też... Wiesz, to bardzo mi się spodobało jakby twoje podejście do nauki programowania, to było właściwie takie prawie fitnessowe, tak? Że mam 2 godziny dziennie poświęcić na coś tam. No to było tak jak ludzie właśnie biegają, czy nie wiem, jeżdżą na rowerze. To fajnie właśnie to jakby przeszczepiłeś na jakieś takie samodoskonalenie. Cały czas staram się, oczywiście teraz 2 godzin w domu, no nie jestem w stanie wykrzesać już na naukę programowania taką w sensie z podręcznikiem, ale staram się codziennie mimo wszystko przysiąść. Nie zawsze mi się to teraz już udaje, po prostu ten czas jednak... Do zmęczenia materiału, dość mocno. 8 tak, godzin masz to w... No właśnie, w pracy, dokładnie. Ale mimo wszystko staram się i też padłem w takie uzależnienie po prostu od kupowania nowych podręczników do Swifta, nie? I już po prostu już mam trzy takie, które wiem, że w najbliższych 2-3 tygodniach kupię, nie? Także i jeszcze robić, bo tam jakieś 2 do MVVM, takiego modelu architektury, nie? Gdzieś tam jakiś jeden ostatnio też coś tam robiłem w pracy i w jakimś tam znalazłem na Stack Overflow, na GitHubie coś okazało się, że to są jakieś fragmenty kodu uzupełniające do książki, więc książkę sobie teraz z O'Reilly już jakoś tam wersję próbną czytam i też się zastanawiam, czy nie kupić, więc no generalnie cały czas, nie, no to mnie kręci, to jest
Pod tym względem tutaj faktycznie mam sporo dyscypliny. Z fitnessem już gorzej, nie? Chociaż teraz z racji tego, że mam nadciśnienie, więc biorę leki nadciśnieniowe, to jednak ta tabletka rano, którą muszę przyjąć, dość skutecznie zachęca do odchudzania. No i tam faktycznie zrzuciłem już 10 kilo, nie? Przez miesiąc, ale no zobaczymy, jak będzie później, także... No dobrze, to wiesz co, to już tak może będziemy powoli zwijać, powoli kończyć, bo też już godzinę mamy taką konkretną, nie będziemy cię nadużywać. Zaczęliśmy wczoraj, kończymy dzisiaj. Tak. A tak, jeszcze w walentynki właśnie tutaj możemy... No właśnie, nie rocznic, słuchajcie, mam rocznicę ślubu dzisiaj. Ojej, no to kończymy szybko. Także a propos, no widzisz jak... Gratulować? Czemu nie, mam świetną żonę, naprawdę, złota kobieta. Biorąc pod uwagę mój rock and roll, wszystkie moje pomysły na życie, to naprawdę tutaj bardzo szacun. No to gratuluję. To Krystian, powiedz nam jeszcze, jakie plany na przyszłość? Czyli no teraz zostajesz deweloperem, to jakby jaki jest tutaj koniec, tak? W którym momencie zostaniesz spełnionym deweloperem? No i co później? Co później, wiesz co, znaczy, to jest to tak, jakbyś mi zadał 10 lat temu pytanie, co będziesz robił po blogowaniu. Nie no, wiem, że takie wiesz. Trudno mi powiedzieć tak naprawdę co, no na pewno ja jestem na początku tej drogi z programowaniem, no zacząłem dopiero pracę jako deweloper, zobaczymy jak to się rozwinie. Kręci mnie to bardzo i nie sądzę, żeby się szybko w tym wypalił, bo to jest naprawdę masa. Zresztą ja nie tylko już, no już nawet sobie gdzieś tam kupuję jakieś kursy z innych języków, nie, no bo jakby pole, to jest terra incognita ogromna, nie, w sensie, nie wiem, już mam podręczniki do Javy, do JavaScriptu, do jeszcze kilku innych rzeczy kupione, także jakby co, no rozwój jest, ba, jeszcze przez cały Android, nie, Kotlin i... Właśnie Java, więc no jakby jest tutaj co wybierać, nie? Także no to jest naprawdę ogromny obszar, ogromne pole rozwoju. Na pewno myślę o jednej rzeczy, o czym już zresztą pisałem już na Twitterze pół roku temu i się cały czas tego zabieram. Chcę założyć bloga osobnego, takiego, który będzie blogiem motywacyjnym dla ludzi, którzy chcą się uczyć programowania. O, w ten sposób. Znaczy, nie będzie to jakby blog, który będzie tylko i wyłącznie uczył programowania. Oczywiście chcę na nim pisać też jakieś tam, wyjaśniać pewne rzeczy dla takich totalnie początkujących gości, jak ja byłem 2 lata temu. Gdzie pewne rzeczy było trudno mi zrozumieć na początku, teraz je rozumiem, ale no, długo przyjmowałem je na zasadzie, bo są i po prostu tak się pewne rzeczy robi, ale nie wiedziałem, dlaczego tak się pewne rzeczy robi. Więc myślałem o takim blogu, który by to wyjaśniał, blogu, na którego wchodziliby też no, tacy doświadczeni programiści, którzy by prostowali moje błędy, który miałby być takim hubem łączącym ludzi, którzy chcą się uczyć programować zupełnie od zera, z ludźmi, którzy coś już potrafią albo bardzo dużo potrafią. I problem jest taki, że ja to wiem z własnego doświadczenia, że często ci programiści zawodowi, którzy programują od lat, mają duży problem z wyjaśnieniem pewnych rzeczy osobom takim, jak ja byłem 2 lata temu, którzy nie mieli doświadczenia z programowanym. Po prostu pewne rzeczy się naprawdę trudno tłumaczy i pewne rzeczy dla nich są oczywiste, no bo to jest a dla osoby... Bo tak się robi. I nie zadawaj pytań. Tak, tak. No albo po prostu, no... I powiem szczerze, tutaj na przykład ogromny, dość duży, jakby ten pomysł tego bloga powstał po części na bazie doświadczeń moich związanych z nauczeniem dzieci. Bo ja dzieciom muszę pewne rzeczy tłumaczyć łopatologicznie, bardzo łopatologicznie. I przykładowo, no, jak, nie wiem, no, że na przykład zmienne to są pudełka, prawda? Że dlaczego zmienna ma określony typ i nie można tego typu zmienić później, no bo to jest pudełko takie, do którego się wkłada klocki o jednym kształcie tylko, prawda? Nie można włożyć klocków o innym kształcie. No, jak ten kształt, dziurka w tym pudełku, którą się wkłada klocek, to jest ten typ jakby, albo na przykład procesom, jak piszemy funkcje, dlaczego są te nawiasy, nie? Co w tych nawiasach jest, powinno być, skoro one są puste, po co je... No to im tłumaczę, że w niektórych funkcjach jeszcze rzeczy pewne, że tam się pisze, które się wkłada, czasami funkcja coś zwraca. No to mówię, to weźcie sobie maszynkę do mięsa, nie? To jest przykład takiej typowej funkcji, do której się coś wkłada i która coś zwraca, nie? Wkładasz mięso czy tam coś, mielisz, no i wychodzi coś innego, prawda? Więc mówię, no to jest... Zastosowałem na przykładzie takiej maszynki, jak taka funkcja, której pewne parametry się wpodaje i ona po prostu zwraca coś innego. No to maszynka do mięsa jest tutaj świetnym przykładem właśnie takiej funkcji. Więc no, w ten sposób na przykład pewne rzeczy im tłumaczę i wydaje mi się, że czasami pewne rzeczy w ten sposób trzeba też nie tylko dzieciom te rzeczy tłumaczyć. Tak. Bo ja miałem z pewnymi rzeczami naprawdę problem, żeby zrozumieć na początku i
potem to zrozumiałem, ale często brak zrozumienia takich podstaw powoduje, że ludzie no, odbijają się od tego programowania, że po prostu zaczynają, nie są w stanie pewne rzeczy po prostu pojąć, zrozumieć i po prostu po tam tygodniu, dwóch tygodniach prób nauki i po prostu kończą, bo nie kumają tego, prawda? No bo jest ściana. Czy wiesz co, no to ja już to chyba powtarzałem, bo to jakby gdzieś przeczytałem czy usłyszałem, że są dwa typy pisania książek, czy uczenia ludzi. Pierwszy to jest taki, patrzcie jakie to proste i ty wyraźnie tą drogą idziesz, bo starasz się jak gdyby znaleźć z tego co mówisz jakieś analogii, to też bardzo, bardzo fajne. A drugie jest, które jakby większość książek technicznych powstaje z tego, co ja się spotkałem, to jest patrzcie jaki ja jestem mądry. Czyli robimy taki właśnie plan na temat twojej mądrości, właściwie nic nie tłumaczymy. No i niestety bardzo dużo książek o programowaniu właśnie jest takich suchych po prostu fakty. Tak. I od tego to się naprawdę bardzo łatwo odbić. No i to jest problem. No i myślałem o takim blogu, w którym na przykład jak coś napiszę, jakiś pis o czymś, to jak na przykład napiszę bzdurę, no to jakiś programista napisze w komentarzu, że na przykład, że tutaj oczywiście zależy mi, żeby to nie było na zasadzie takiej MacKozer, ty idioto, kurczę, co ty napisałeś. To była kulturalna dyskusja i żeby też jakby tych programistów zachęcić do tego, żeby dzielili się swoją wiedzą, chociażby prostując moje błędy, bzdury, które na przykład napiszę, po to, żeby ludzie, którzy tego bloga na przykład będą odwiedzali, no wyciągnęli z tego to najważniejsze, prawda? Więc myślałem o czymś takim i nawet temat jest na razie cały czas na etapie przemyśleń. Od razu mówię, że temat jest otwarty. To nie musi być mój blog stricte autorski, nie? To nie musi to być MacKozer uczy, nie wiem, tutaj znowu gwiazda blogosfery, Lans. Nie, to zależy mi raczej na takim miejscu, które jakby będzie właśnie takim hubem. Nie ma tutaj jakby fazy, że ja tutaj, no, gość 2 lata się pouczył, już teraz wielki nauczyciel. Nie, to nie o to chodzi, nie? Ja jakby bardziej mi zależy na tym, żeby ludzi motywować do nauki, bo sam doskonale wiem, jak to wygląda, jakie są wyzwania, jakie są po drodze przeszkody, prawda, w tej nauce i wiem, jak pewne rzeczy może łatwiej wytłumaczyć niż zawodowemu programiście, który po prostu operuje bardzo konkretną terminologią i żargonem. Innym poziomem abstrakcji właściwie. No właśnie. Więc pomysł jest otwarty. Jak okaże się, że ktoś chciałby ze mną takiego bloga współtworzyć, 1, 2 osoby, może 10, to jak najbardziej jestem otwarty, bo to jest, mówię, to jest taki temat, moim zdaniem takiego miejsca w sieci brakuje, bo powstają czasem jakieś blogi, gdzie ktoś tam uczy programowania, po 4 lekcjach się kończy, no bo zwykle to jest jakiś programista, który próbuje coś tłumaczyć i no niewiele z tego wynika. Wydaje mi się, takie właśnie tłumaczenie łopatologiczne, czasami nawet napisanie posta takiego na zasadzie właśnie motywacyjnego niż konkretnego, jakiejś konkretnej wiedzy też jest potrzebne, więc taki zależało mi bardziej właśnie na stworzeniu takiego huba pewnej społeczności, która by łączyła ludzi, którzy chcą się nauczyć programowania z ludźmi, którzy już programują. I tak to... Krystian, to zrób to w formie dialogu z synem. Wy mu coś tłumaczysz. Tylko wypisując to po prostu tego, myślę, że to będzie super. Jest to też pomysł. No. Jest to też pomysł. Ale mówię, temat jest otwarty jeszcze i zobaczymy jak z czasem, nie? No bo to jednak też wymaga poświęcenia temu trochę czasu, o, w ten sposób. No, to w sumie chyba myślę, że chyba, że chcesz jeszcze coś dodać, albo nie wiem, może spytać nas o coś. W każdym razie myślę, że przybliżyliśmy twoją sylwetkę tym, którzy jeszcze cię nie znali z czasowej jakby aktywności, a ci, którzy znali cię od niedawna, to mieli okazję poznać twój wcześniejszy dorobek. Tylko może dodam, że nie taki MacKozer straszny, jak wygląda, no bo ja też mówię, ja w sieci jestem osobą dość kontrowersyjną w serwisach społecznościowych, znaczy generalnie wychodzę z założenia takiego, że jak ktoś mnie lubi, to staram się, żeby mnie nie polubił jeszcze bardziej, jak ktoś mnie nie lubi, to staram się, żeby mnie znienawidził. Tak gdzieś tam taki mam wewnętrzny. Wyprowadzasz naturalną selekcję. Po prostu, znaczy ja, no nie wiem, wydaje mi się, że zawsze jakoś tam prowokowałem i czasami mówię, czasami ktoś mnie może odbierać jako jakiegoś tam strasznego buca i w ogóle, no okej, spoko, przyjmuję na klatę. Ale wiesz co, poznając się tak, no bo spotykaliśmy się tam kilka razy w różnych okolicznościach jakichś tam konferencyjno-wyjazdowych, no to wiesz co, tak, no, może to zabrzmi jakoś, ale jesteś naprawdę bardzo ciepłą, zupełnie inną osobą, tak werbalnie, niż sieciowo. No ja wiem, z tego zdaję sprawę, tak najbardziej. Znaczy w sieci jest to pewna poza, to jest no pewien, to też pokazuje jakby jak tak naprawdę te serwisy społecznościowe są odrealnione, w sensie takim, że budowanie sobie opinii o kimś na bazie tego, co pisze w sieci tylko i wyłącznie, oczywiście chyba, że pisze już ewidentne jakieś takie, no,
bzdury totalne. Nie wiem, jest trolem, po prostu takim hardkorowym trolem, no to wiadomo, że jakby no tutaj coś jest nie tak z taką osobą, ale generalnie budowanie sobie opinii o kimś na bazie tylko i wyłącznie działalności sieciowej to jest bez sensu, no bo jakby, no jednak sieć, komunikacja sieciowa nas odziera z bardzo dużo takich niewerbalnych przekazów, takiego niewerbalnego tak. przekazu, prawda? I to jest... Wielu ludzi o tym zapomina albo nawet nie wie, że tak faktycznie jest, także no to... Chcecie kogoś poznać, najlepiej, nie mówię tego do was, chłopaki, tylko do słuchaczy. Jak chcecie kogoś poznać, tak naprawdę to trzeba czasami wyłączyć Twittera, Facebooka i po prostu wyjść i kogoś spotkać na ulicy albo coś. To jak wyglądamy w mediach społecznościowych, to często nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. No i tym akcentem chyba i tym sugestią będziemy kończyć. No. Także dziękujemy za to, że tutaj znalazłeś czas, żeby się z nami połączyć. Spoko, bardzo mi było przyjemnie. Wzajemnie. Dziękuję za zaproszenie. Dobrze, dziękujemy i wam, że wysłuchaliście. Mam nadzieję, że było ciekawie. Dla mnie było to bardzo ciekawe. Dziękuję ci, Krystian, za tę opowieść. Dziękuję. Część rzeczy gdzieś tam słyszałem, natomiast fajnie to było jakby zebrać. Jeszcze raz wielki szacunek za to, co robisz z dzieciakami i za to, że jakby... No mówiąc kolokwialnie, wziąć dupę w troki i zostać dewelopera, no to tutaj... Trochę tak. Tak, to prawda, no tak to wygląda. No zazdroszczę, tak? No szacunek i zazdrość z jednej strony. Słuchaj, masz swoją dupę, możesz zawsze wziąć troki. No, ja nie miałem okazji z tobą wcześniej rozmawiać, także tutaj mój światopogląd nie legł w gruzach, jest lepiej niż się spodziewałem, także dzięki, miło było cię poznać. I jestem też, szacunek mam duży za to, co robisz, jak robisz, i potrafisz zainspirować też. Także po części widzę jakieś to podobieństwa, bo widzę, że ty lubisz tak skakać z kwiatka na kwiatek, w sensie kolejnych wyzwań. Jeżeli coś tam, powiedzmy, uznasz za temat zamknięty, to lubisz właśnie zmieniać. To, że mam podobnie, chociaż chyba nie mam takiej pewności, ale myślę, że ty się też tego nauczę. No tak, odwagi się możemy od ciebie uczyć, to na pewno. No, z pewnością różnie, ale odwaga jest faktycznie, to tak, to odwaga jest. To tego wam życzę, odwagi, chłopaki. Dobra. Dobra, okej, okay, spoko. No dzięki. Trzymajcie no, się w takim razie. A my się zapraszamy do słuchania kompotu. Dzięki, okej. Okay. Dobra. Trzymaj na razie, cześć, hej, cześć. 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 Hej. Ja mówię, jakby... To ja tylko jeszcze mogę, Rybku? Tak, tylko... Mam, znaczy... No, nie wiem, no ja...